Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że słychać mnie głośno i wyraźnie, bo dzisiaj pierwsza transmisja z wykorzystaniem nowego sprzętu. Troszkę zmieniłem jego ustawienie w nawiązaniu do tego, co pisaliście w komentarzach pod ostatnim Gryszałem, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. No i cóż, zanim przejdziemy dalej, dzisiaj Dragon's Dogma, jak już mówiłem, zresztą widać to, widać w górnym rogu, witam jeszcze Szuwarka, widać w górnym rogu, co dzisiaj będziemy grali, ale szybkie przywitanie, chociaż części z was. A więc witam Pawłaka, Straszaku, od którego dostałem kod na tę grę, dzięki Straszaku wielkie. Ekilat, Dobry Omen, Skejek, o Boże, Recreat, Bloodfelth, Po prostu, ja na pewno wytrzymam dłużej, bo znając Krzysztofa już trochę, mam wrażenie, że Krzysztof ma troszkę krótszy zapłon niż ja i on się chyba szybciej denerwuje niż ja. Albo bardzo dobrze to tak pokazuje, taki swój nerw. Ale rozumiem, że mogła mu się nie podobać. Kasiu, witam. Krisie, witam. Kris, nasz dobrodziej tutaj. Marcin Woliński, Lichy Scyż, Bounty Hunter, Andrzej Półtoraj, Incarnate One, Paweł Cywilis, Piotekus, Piotekus ponownie Incarnate One i Aleksandra Świątek, witaj Aleksandro. I Pawła witam raz jeszcze, Strongest Lapas, i jest Sebastian Szczerba, i Slayera witam, ale powitam raz jeszcze, i Rafał B, Blood Death, Kraken z Jeziora, Slavko83.pl, Lord Excelsior, Dawid Krygier, jest Nagabywacz Kur, i jest BJ Sawyer, i Radosław R, i Wilk Stepowy, i Męczy mnie Polska, wisi mi... Oj, cóż za ksywka. Polska jest wspaniała. Mam nadzieję, że cię przestanie męczyć. Michał, dziękuję za subskrypcję. Witam jeszcze Erharda i Szuwarka, już witam, ale Szuwarka zawsze witam z dziką rozkoszą. Łukasz Jodłowski, Legendarek, Strongest La Paz, Mohun, Jarecki, Eryk, Adamskich, Reinewac subskrybuje 22 miesiące. Dziękuję serdecznie. Jest Simon YouTube, Tytus de Zoo, Paweł Dąbrowski, witaj Paule. Paweł jest kolejnym wielkim dobrodziejem kanału. Dziękuję, że wpadłeś. Grzybek jest, Atarashi, Filip Wieczorek jest... fryzura jest nowa, skróciłem włosy. Arcycierń i jest Odynus, Xenofanes, Kwedu, Kos zwyczajny, przepraszam, Kosie, przeczytałem Koks, Kos zwyczajny, Kaśka 83, Dom Kairos, Andrew Beachwood, Strongest Lapas, witam, ale witam raz jeszcze, Walas, Pietrek Kogucik, Wojciech Palasz, Reine Van Dudek, raz jeszcze witam. Adamskich, Polska górą, zdecydowanie. Piotr Wrona, Super Mix Game, Sebastian Akatander, Nalor, Odynus, raz jeszcze, Mateusz M, Bodzio, Istota Żyjąca. Witajcie, moi drodzy, witajcie. Słychać mnie dobrze, nie? Słychać mnie dobrze. Mam nadzieję, że głos się bardzo nie zmienił, ale na pewno jest troszkę inaczej brzmiący. Krala, witam serdecznie. No jest, zrobiłem fryzurę na moją postać w grze. Ściąłem trochę, żeby wyglądać jak moja postać. Miałem poczekać, ale się skusiłem, bo postanowiłem zrobić transmisję. Uwaga, są nowe słuchawki, nie będzie widać mojej pięknej czupryny. Natomiast okazuje się, że tego zestawu można podłączyć też moje stare słuchawki. Ja ogólnie nie jestem fanem słuchawek nausznych, bo mi się pocą, znaczy grzeją mi się uszy strasznie. Więc zobaczę, dźwięk jest z nich super, jest po prostu fantastyczny dźwięk. Ale grzeją, więc zobaczymy, jak mi będzie szło. Jak będę się czuł za bardzo zgrzany, to przełączę na moje pchełki, na pewno z gorszą jakością, ale bardziej lepszą wygodnością. Słychać, widać, ale nie czuć. A jestem świeżo po kąpieli. Zrobiłem trening. Trochę do tych nowych słuchawek trudno się przyzwyczaić. No, powiem tak. Kurczę, jak one brzmią. Wow, jak one brzmią. Andrew Beachwood może spróbuję, natomiast naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem ich brzmienia. Beksie, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Gram na PC-cie, Snergu. Tak, gram na PC-cie, zresztą już pokazuję, tu jest obraz z grą. I to jest, tutaj widać, że jest jakiś zapis, ale to jest tylko rozpoczęcie gry. Zaczniemy grę od nowa zupełnie. To nie Rysław z zakręconym kablem. No to kurczę, jak nie, no to... Poczekajcie, zobaczę, czy mogę w ogóle podłączyć w tym samym momencie. Syntmuza, witam. Długie włosy to więcej siły. Ja nie skróciłem bardzo. Przeszkadzałem już, były nieestetyczne, niechlujne. Ja nie lubię być niechlujny. Bardzo. Niechlujność mnie bardzo razi. Poczekajcie, jak to... Jest dźwięk! Jest. Da się rozpocząć grę od nowa. Tak, da się rozpocząć grę od nowa. Przy okazji, w
tym sprzęcie, który mam teraz, mogę wprowadzać efekty dźwiękowe. Cześć Aniu, witam. I uwaga, na przykład mogę, to jest efekt jaki, jak będę chciał bić sobie brawo, to mogę bić sobie... Mogę bić sobie brawo. Mogę zrobić jakieś, co to jest? Wuwuzela i tak dalej. Mogę zrobić badumc. Mogę zrobić badumc. Czekajcie, czy jest badumc? Chcę zobaczyć. O, jest coś takiego? Badumc. Jest badumc. Więc wszystko działa. Dobra. Muszę sobie troszkę ściszyć dźwięk ze słuchawek, ale jak to zrobić? Czy tutaj? Czy wam nie ściszę przypadkiem? Nie chcę tu manipulować za bardzo, bo ja mam dosyć głośno, a nie... O, tutaj, dobra, tutaj. Czy u was się też dźwięk ściszył, czy nie? Dajcie znać, czy u was też się ściszyło. No to super. No to super, to bardzo dobrze. Dobra. Pandzie drogi, wracam do tego 8-bita. Dajmy new game. Labrio absolutnie nie brałbym. Absolutnie bym nie brał. Znaczy odżywki, w sensie białko, tak, ale żadnych sterydów. Absolutnie, jestem totalnym przeciwnikiem. Dobra. Erase saved data and start a new game. Tak, to jest moja ostateczna decyzja. I teraz tak, możliwe, że będę się tutaj zerkał na ekran, bo tu mam pełen ekran, a tutaj mam tylko OBS-a, a nie chcę robić projekcji, bo jak wiecie, starzy bywalcy wiedzą, że tu się dzieją różne rzeczy. Dobra, granie o polskiej wersji. Ponoć jest dostępne dostępne tłumaczenie na Nexus Mods, nie chcę mi się w to wierzyć za bardzo, że tak szybko. O, tutaj mamy Balzaka. Czyli znanego francuskiego pisarza XIX-wiecznego, druga połowa XIX wieku. No i piękna katedra, nie katedra, jakieś zamczysko. No proszę, ale ta gra ładnie wygląda, no. Naprawdę ładnie ta gra wygląda. Szlachetni goście, użyczcie mi swych uszy. Long as our fair Vermont suffered, without a true monarch to guide her. Ale coś mam wrażenie, że dźwięk nie pasuje. Kuniku, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Coś dźwięk. Grę głośniej. Momencik. Ale czemu nie zgrywa się dźwięk z tym? Totalnie. Krysie! Dziękuję serdecznie. Dołącza do nas nagabywacz kur, Sebastian Szczerba, Nalor, Isota Żyjąca, Orzełek, Podim, Matek, Krzysztof S., Tomasz Małachowski, Łukasz Szalewicki, SL, Sylwester Zygmunt, Miraski, Maharadża z Brzegu, Sebastian, Aka Thunder. Ale chyba trzeba tę grę przerwać niestety. Creedpel, Quidam, Łukasz P., Michał, Michael, Artur Pleśniak, Nifmal i ten. I coś się tutaj stało. Poczekajcie, ja to przerwę, bo to jest coś bardzo nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Poczekajcie. Dam... nie wiem, co się dzieje. Witam wszystkich nowych Grysławian, ale tutaj się dzieją dziwne rzeczy z grą. I nie wiem, z czym to jest związane. O, teraz się gra zawiesiła całkiem. Więc ją zamknę. Przełączę na swoją paszczękę i rozpoczynam od nowa. Nie wiem, co się stało. Nie wiem. O, gra mi pokazuje na Steamie, że jest cały czas uruchomiona. Dobra, już nie jest uruchomiona. Daję graj. Możemy ją też odpalić na GeForce Now. Istnieje taka możliwość. I w razie czego skorzystamy z możliwości GeForce Now'a. Co się dzieje? Capcom. Mortal Kombatant, dziękuję serdecznie za kontynuowanie subskrypcji.
Sebastianie, dostałeś na kolejny miesiąc od Pawła. Od Chrisa. Od Chrisa dostałeś na kolejny miesiąc. Dobra, jeszcze raz. Dragon's Dogma. Ale co to było? Jeszcze raz. New game. Erase data. I witamy Sylwestra też. Że gra w oknie mniej FPS? Możliwe. A wiesz co? A, bardzo możliwe. Hold to skip. Nie chcemy tego przewinąć. Quidam, jeden z lepszych polskich zespołów art-rockowych, też do nas dołącza. Społeczeństwo generowane przez chat GPT, no, czyli to jest, przepraszam za wrażenie, łajno, a nie społeczeństwo. To jest beznadziejne, to już mogę powiedzieć, że jest tragiczne, beznadziejne i nie da się w to grać. Dobra, popatrzymy teraz. Teraz chyba jest lepiej. Sekiro jutro będzie. Popatrzmy teraz. Dalej! Dalej! Co tu się dzieje? Poczekajcie. To jest... To jest coś bardzo nie tak. Coś tutaj jest bardzo nie tak. Nie miałem czegoś takiego nigdy, chyba w grze żadnej. Unpause weźmy. I gra jest spauzowana totalnie. Dobra, może przejdziemy sobie to intro. Tak, długo wytrzymaliśmy, ale to nie było na marne. W końcu zadzwonił dzwon w epoce konsula. W końcu możemy świętować nadejście naszego prawilnego władcy. Powrót Sovrana. Przy okazji Sovereign to taki władca, tak ogólnie. Tylko się inaczej pisze. No i tutaj wchodzi. Ale to jest dziwne bardzo. Snergu, co jest dziwne, że dźwięk nie pasuje do ruchu ust w ogóle. Teraz tego nie widać, ale przed chwilą było to widać. Dźwięk jest opóźniony totalnie względem ekranu. Całkowity brak synchronizacji. Patrzcie! Przed wami siedzi prawilny dziedzic smoczego tronu, wybrany przez naszego wroga. Patrzcie i cieszcie się. Fortuna dostarczyła nam naszego zbawcę. W końcu. O. Niechaj chwała będzie, gdyż tylko przewodnictwo Sovereigna może nami pokierować i tak dalej. O, cieszą się, że nadszedłem. Tak, niech żyje Sovereign Vermundu. No i teraz... O, powstały. Ten, który zabiłbyś smoka. Jeśli szukasz... Jeśli chcesz zobaczyć ten świat w prawdziwej formie, porzuć swój powód. Odrzuć swoje serce i swe życie. Thine to jest taka starsza forma yo. Zademonstruję ci twoją wolę, gdyż jedynie twoja ambicja może zmienić rzeki losu. O. Nie planuję skończyć Snergu gry na Excavation Site Jail. Gaol to jest jail. To się czyta jail i to jest więzienie po prostu. I nowsza forma tego zapisu tego słowa to jest Jail. Natomiast tutaj ktoś uznał, że Gaol to jest nazwa własna i w DLC-ku możecie przeczytać, że to jest właśnie
Zobaczymy, jak będzie ten pan mówił. Może tutaj będzie dobrze. No, tutaj też jest opóźnienie. Dobra. Który z was to był? Nie wstydźcie się. Muszę zapisać wasze imię oraz twarz, tak? I mogę zmienić, mogę wybrać więźnia albo użyć wzorca. Ja stworzyłem sobie wcześniej w tej aplikacji zewnętrznej swojego więźnia, który wygląda dość podobnie. Witam Piotra. Okej, okay. No tak gawę. On się nazywa Fiska. Ciekawe, czy to jest nawiązanie do Kefki z Final Fantasy VI. Yes. Tak, chcę użyć istniejącej postaci. I popatrzcie! Cirkas, witam serdecznie. O, zobaczmy sobie. Jest masculine human. No. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ten jest trochę za chudy, ja wyglądam, wiecie, mocniej. Poczekajcie, jak to można przesuwać? Up, down, camera up. O właśnie, proszę bardzo. Edytor jest naprawdę ten. Nie, ale tu jest, to jest taki chudzielec troszkę, tak? Ile to robiłem? Jakieś pół godziny. Pół godziny robiłem. Maharajo, witam serdecznie. Dobra, dam finalize, dam wiek prawdziwy, nie? Dam, nie wiem, czy wiek coś wpływa, czy nie. Dam, co prawda jeszcze 51 nie mam, ale za tydzień, 50, w środę za tydzień 51, więc dam 51 już tutaj. Rysław Fang. Fryzura się zgadza, no to teraz mam trochę krótsze włosy. Dobra, confirm. Finalize character and proceed. Nie będę wzrostu... Dałem mniej więcej na tak, jak wyglądam. Tak? Mniej więcej tak. Tutaj na przykład on ma mniejszą klatę i ogólnie jest taki, no... W niektórych aspektach wygląda lepiej, w niektórych ja wyglądam lepiej. Możliwe, że ma coś znaczenie wzrost, ale ja nie chcę zmieniać. O, bezczelny widok, jak na pionka. Większość z waszych ma trupie oczy. No to w sumie ma sens, bo dopiero co powstaliście ze zmarłych. Majores, witam. W tobie jest jednak coś innego. Czyżbyś bał się śmierci, tak jak my, śmiertelnicy? Piotrze, tak, powinienem chociaż jeden dzień być na Pekonie. Nie bój się nic, dzbanie, dzbanie. Za trzy dni będziesz marzył o słodkich objęciach śmierci. Chodźcie, tępe, bęcwałe, tak? Feckless, albo nieogarnięte tępaki, nieogarnięte tępaki. Feckless Dallas, to jest dobre tłumaczenie. Cześć, to Sivana. Nie wiem, jaki addon został dodany, nic nie kupowałem, ale to możliwe, że dzięki tej edycji, którą dostałem od Straszaka. O, i popatrzcie, dara! No to jest... O, nawet chodzi tak jak ja! Chodzi tak jak ja! Nie no... Ale to jest dziwne wrażenie, naprawdę. Podobny do bezimiennego Stormenta, czy ja wiem. Ale ładnie ta gra wygląda, no po prostu bardzo ładnie. I tutaj chyba opóźnień już nie ma, poczekajcie, czy mogę podskoczyć albo coś zrobić? Nie, chyba nic, mogę na razie iść. New folder, to pewnie ktoś z widzów ci odpowie, bo ja nie wiem, czy jest żyjący świat. A chyba dźwięki już są ok. Mogę pogadać? Porozmawiaj ze mną kiedy indziej. Ona już jest zalotna. Teraz nie, teraz jest w pracy, ale kiedy indziej? Bardzo chętnie.
ale ładnie to wygląda, monumentalnie. Powiem tak, takie widoki jak ten, to mnie sprzedały grze Demon's Souls, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy zdjęcia w piśmie Edge. I musiałem tę grę kupić. Aleksandro, nie no, Jack, ten aktor grający Jacka Richera, to jest, on ma ze 2 metry wzrostu chyba, nie? Jest bardzo, bardzo duży. Ja wzrostem bliżej Tom Cruise, gdy miał trochę wyższy jestem niż Tom Cruise, znaczy nawet może całkiem sporo niż Tom Cruise, ale zdecydowanie do tego pana, który gra Jacka Richera, to nie mam startu. To jest olbrzym. Zresztą ponoć w książkach, ja akurat książek Jacka Richera nie czytałem, ale ponoć w książkach to też jest bardzo duży człowiek, więc ludzie się burzyli na to, że jak Tom Cruise zaczął być nim w filmach. Nie jest wysoki? Anello? Nie, no ten aktor grający Jacka Richera jest olbrzymi, z tego co widziałem. Wydaje mi się, że bardzo duży jest. Tak o pół głowy od Arnolda chyba. No. Czy bolą cię twe rany? Czy może obrażenia? Nie przeciążaj się. To nie jest miejsce dla takich jak ty. Jest to bardzo trudno. Nawet my, piony, jesteśmy pchani ku naszym granicom. Ksenofanesie, nie wiem, jak postać można zapisać, żeby ją udostępnić. Ja chętnie bym ją udostępnił, bardzo chętnie. Rysław w każdym domu, ale nie wiem, jak to zrobić. Nie powinieneś denerwować. You ought not anger. Bardzo to będzie dygresja. Czym jest ought to do something? Ought to jest to samo, co should. Tylko tak powiedzmy forma delikatnie bardziej archaiczna, chociaż jak najbardziej stosowana. I you ought not to jest to samo, co you should not. Jakbyście mieli pytania właśnie, co to ought może znaczyć, to jest dokładnie to samo, co should. Should jest wersją bardziej popularną i wszechobecną wręcz, ale ought jak najbardziej funkcjonuje, chociaż bardziej powiedzmy takim języku, jak powiecie komuś z ulicy w Londynie, nie Anglikowi szczególnie, you ought not do this, to może was nie zrozumieć. Ale jak should not, to was na pewno zrozumie. A najbardziej niegrzeczne to było you must not, bo you must not to nie znaczy, że nie musi, tylko nie wolno ci. Ma 1,90 m wzrostu, no to duży facet. No to myślałem, że ma więcej. Z tych zdjęć myślałem, że ma ze 2 metry. Ale to jest tak duży facet, bardzo. O, mogę... Jog. O, nie, ale ja biegam. Nie, no ja tak nie biegam. Nie biegam tak. Muszę popracować nad animacją biegu. O Boże. Ja się popłaczę tutaj. Time for you to get to work. Czas zabrać się do roboty. No właśnie, muszę zmienić proporcje szuwarku troszkę. Dobra. Nie, normalne nogi ma, tylko tak dziwnie macha rękami na boki. Pick up a boulder. Podnieś głaz. Herbie, witam. Dobra, idę podnieść głaz. To naprawdę piękny głaz. Jesteś gotów do pracy? Więc powinieneś zacząć od dźwigania kamieni z tamtego stanowiska i przynoszenia ich tutaj. Biega jak koniu Rise of the Ronin. Ojejku. Popcornik, witam cię. Tak, tu to jest gra pełna archaizmów. To już te same zwroty. Thy, thou, thine, dost, seekst. Ogólnie te wszystkie formy, na przykład dost, to jest archaiczna forma do. Tak? Seekst, to jest archaiczna forma seek. I tak dalej, i tak dalej. Cześć, Łukaszu. Drogi Winterze, nie, wydaje mi się, że jesteś zbyt negatywnie nastawiony. Bardzo, moim zdaniem bardzo. Dobra, mogę skakuję. Grab. O, proszę bardzo. I biegnę sobie. Ja tak właśnie ćwiczę.
tup, tup. To 50 kilo. Jednorącz w zasadzie powinienem. Leciutki, no. Ale jaki triceps za to. Kryniu, nie, nie, no. Moi drodzy, którzy porównujecie z PlayStation 3 i ze Skyrimem, dawno nie widzieliście gry z PlayStation 3 i Skyrima. To jest naturalna rzecz ogólnie. Ludzie pamiętają lepiej to, co miało miejsce w przeszłości, niż naprawdę to wyglądało. Dobra. Dash. Biegnij. No, biegnij. O, co tu się dzieje? O! Jaka brzydka pani. Gorgona, meduza. Czy będzie zamieniać w kamień? Oczywiście! Oczywiście, więc to jest gra w starożytnej Grecji dziejąca. Paskuda została przebudzona. Musicie powalić tę bestię, nawet kosztem waszych żyć. No, Kefka jest zły. Mówię na niego Kefka, bo się zachowuje jak Kefka z Final Fantasy VI. No! Zabierzcie mnie stąd! W tej chwili! W tej chwili! O! Ale ja nie mam tak półotwartych ust cały czas. Ta animacja źle działa. Nie. Jeszcze fajnie robi. Dobra, B! Dobra. Onslaught! Onslaught! Ciachu! Rachu, ciachu! Onslaught! Czyli atak! Dobra, jak się. Impale! Przebicie! Onslaught! A mogę zrobić. Proszę! Tak, zabić, zawalić! No, shields offer protection, dobra, jak jest shield. RB? O, dobra. A, co tutaj? Patrzcie, zabijam tą Gorgonę jak chcę. Czy mogę użyć beczek, ale ten. O, tam używa jakichś dodatkowych broni, ale ja jestem prostym wojakiem. Ja jestem prostym wojakiem. Widzę meduzę, morduję. Grab objects. Dobra, to może wezmę, jak tak bardzo chcę, to wezmę. Mogę to podnieść? O, tutaj, walnę beczką. Rzuć to. Jak się rzuca? Throw, to jest RB. Boom. Ha! Ależ grzmotnąłem. Zdrowie twoje, Gorgono. Ja mam kawę w pięknym kubeczku, ręcznie robionym. Powiem tak, walka nie, to nie jest poziom Soulsów, nie? O, nikt go nie widzi. Nie możesz pozostać w tym miejscu na zawsze. O! Marto, witam. Straciłeś swe wspomnienia. To na pewno działanie jakiejś plugawej klątwy, ale nie martw się. Potrzebujesz jedynie uwierzyć w swoje przeznaczenie. Powstały. Co on zrobił? A niech to parszywa istota uciekła. O, my też uciekamy. O! Oj! Oj! Wracajże tutaj! Cześć, Harzero. Macieju, a co się miało stać z autem? Nie wiem, czy coś się stało z autem? Umyłem auto. Nic się nie stało z autem. Jump! Hop. Nikt nie mógł przeżyć upadku z tej wysokości, nawet nie Pionek. Ale Pionek na gryfie.
Netonie, nie mam pojęcia, czemu tak umina. 50-latku, proszę nie pisać takich rzeczy na temat mojego kolegi. Bo będzie... Znowu będę musiał cię usunąć, a po co to? Czemu biegam jak dziewczyna? Nie wiem, tak... Umycie samochodu, Mateusz. Umycie samochodu. Cześć, Blue Girl. Capcom przedstawia. Smoczy Dog. Nawet nie ma dwójki, popatrzcie. Tutaj nawet nie ma dwójki. To jest gra, która jest częścią pierwszą, od nowa zrobioną. Ale ładnie wygląda. Jak mi ktoś powie, że w Skyrimie tak to wygląda. Albo Demon's Souls na PlayStation 3 tak to wygląda. No to nie, to nie. To wydaje mi się, że wasze macie wspaniałe umysły, które cudownie kolorują wasze wspomnienia. No popatrzcie jak to wygląda. Jakie światło, jakie piękne otoczenie. O właśnie, szubarki, jak mobilki, tak. Ja mam taką grę na mojej Nokii 3110. O. Czemu? Będą strzelać z trybusza? W zasadzie to nie jest trybusz, to jest taka balista specjalna. Elfia balista. I jeszcze trafią. Jeszcze trafią pewnie. No i o, wy chamy niemyte. Zabiliście mi gryfa. Kurczę. Skandal. Skandal po prostu. Mateuszu, nie. Sądzę, że czekam na efekty. Pewnie nic z tego nie wyjdzie. Ale zobaczymy. Magiczny bełt. Nie no. O! Leżę. Leżę, uwaliłem się. Leżę, uwaliłem się jak zwierzę. Jest po prostu. Oj! Biało-czarny, dobry wieczór. Nie zbliżaj się, powstały. Nie martw się o mnie. Zjada mnie wielka ośmiornica. Ale nie zginę. Niedaleko stąd jest kamień zwany kamieniem szczelin. Odszukaj go, pray! No, błagam cię, odszukaj go. Jeśli jesteś naprawdę powstały, nasze ścieżki znowu się skrzyżują. Legendarku, trudno powiedzieć. Oj! Wszystko okej, okay, kolego? Co tam? Czemu wyglądasz jak więzień? Czyżbyś wyszedł z więzienia? Przeszpilę cię moim mieczem. Pojawia się gryf i później znika, a później ty stoisz przede mną. Czy to ty? Ty jechałeś na jego grzbiecie? To cud, że przeżyłeś. Wyrusz ze mną do mojej twierdzy, opatrzymy twe rany i wysłuchamy twojej historii. O, właśnie. O, completed jailed awakening, czyli przebudzenie z więzienia. Pozdrowienia z więzienia. O, tak powinna nazwać się ta misja w polskiej wersji. Gdyby ktoś zrobił oficjalną, to byłoby Jade Awakening, pozdrowienia z więzienia. Nie no, ale kurczę, ładnie to wygląda, no. Bardzo ładnie. Ja tutaj w zasadzie powinien patrzeć na ten ekran, bo na tym ekranie widzę lepiej. Hugo Berharcie? Nie, chyba nie. Chyba nie byłbym w stanie, bo trzeba by waszmość dodawać. O, waszmość, widzisz tutaj, że przed twoimi oczyma rozciąga się krajobraz pełny urody wszelakiej. Co tu zebrałem? Nic nie zebrałem. A tutaj jest... Gada. View tutorial logbook. Czekajcie, trzeba przytrzymać. Podczas badania dziczy
Dzikich Terenów będziesz znajdować rozmaite materiały, które można zebrać. Niektóre można wykorzystać od razu, a nie inne można połączyć, aby stworzyć przedmioty o takich przydatnych efektach, które są znaczą więcej niż poszczególne części. Dobra. A, tutaj mam w ogóle tutorial, ten, samouczki. O, rety. Grabbing smaller foes in battle. To coś dla mnie. RT i RB. Szuwarku, serdecznie dziękuję. Dołącza do nas, dzięki Szuwarkowi, Jasiu Narcyz, Remigiusz Sroka, Andrew, Michał Kocerka i ja, Jan Urzędowski. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję Szuwarkowi za hojne wsparcie. A wcześniej Chrisowi raz jeszcze. Chris to tutaj w ogóle szaleje. Dobra. Dobra, idziemy. System. Poczekajcie, może coś z systemem jest nie tak. Że wtedy były te opóźnienia takie dźwiękowe. Mapa. Dobra, nie będę tych poradników czytać teraz, bo chcę pograć. Gdzie jest to więzienie, z którego uciekłeś? Nie ma czegoś takiego tutaj w Vermundzie. Aktyw, witam serdecznie. Poczekajcie. I Chris podarował jeszcze jedno wsparcie. Robson do nas dołącza. Flow, czy jest planowana rozmowa z Marcinem? Jak tylko Marcin się ogarnie, w sensie, że ogarnia. Nie to, że jest nieogarnięty, tylko po prostu mam mnóstwo zadań różnych i pracy. Netonie, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Jak tylko Marcin będzie miał trochę czasu, to... I Chris znowu podarował jeszcze jedno wsparcie. Flow otrzymał, który przed chwilą zadał pytanie. Dziękuję, Chrisie. Ale popatrzcie, jak to wygląda i czy mogę tutaj spaść na pewno i zginąć i w tak pięknych okolicznościach przyrody. I Chris podarował jeszcze jedno wsparcie i MacGyver teraz dołącza do nas dzięki Chrisowi. Główny bohater wygląda w tej grze, jakby grypsował. Muszę sobie zrobię taki cosplay i pojadę na Pyrkon. Widzę, że Chris nam dawkuje przyjemności i teraz Karol Dębski dołącza. O! Walka. Gobliny! Lepiej chwyć swoją broń, panie! Będziesz jej potrzebować. Użyj LB i X, aby... Greenwash. Well. Dobra, ale jak się ten... Jak się namierza przeciwników? Oj! Zaraz... Czy można na pewno nie działa takie klasyczne namierzanie. Może... Nie wiem, jak się namierza. Tak, najlepiej załatwiać je po jednym. Dobrze, super. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Nie gram na padzie do Xboxa, gram na padzie 8-bit do. Pokonałem gobliny, fantastycznie, ale chcę je teraz ograbić z kosztowności, bo te gobliny na pewno... O! 100 sztuk złota! Że są stwory znacznie bardziej groźne niż gryfy i wystarczy spojrzeć na stan wioski, takie jak Melv. Możemy mieć tylko nadzieję, że... Nie pamiętam, co powiedział więcej. Ale jak tutaj się namierza? Żaden z analogów, wciśnięcie nie. Nic nie daje. Czekajcie. Jest grab, jest sheath, czyli dobycie broni i schowanie. Tak, gdy smok uniesie swój parszywy łeb, zadaniem Sovereigna jest uratowanie ludzi. Czekajcie.
A już myślałem, że to daj badyla. Nie ma namierzania. No, to niestety. Sir. Mogłeś wpaść... No. Kurczę, dziwnie mi się gra bez namierzania. I jest... Oj! Oj! Jak tam u mnie z życiem? Panie rycerzu! Kurczę, pieczone! Dobra, jak tutaj się... Jak... Zabiją mi rycerza. Walka na razie jest... Mam drugi poziom, super. Ale jak się używa przedmiotów? Zebrałem jabłko. Bardzo się cieszę, bardzo lubię jabłka, ale jak... Czekajcie, może do góry. Cześć, Obi. Betiu, nie, żadnych modów nie wgrywałem, nic nie wgrywałem. Czekajcie. Equipment może. Head armor. Kurczę, wiecie co, ja zaryzykuję i powiem, bo ja tutaj niewiele widzę i zaryzykuję i zrobię sobie powiększenie ekranu i niestety może to oznaczać, że na chwilę transmisja zniknie. Zależy od tego, co się stanie z OBS-em. Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. O, i teraz widzę pięknie już. Dobra. Depad góra. Dobra. Dobra, jak stąd wyjść? No, ale nie mam chyba żadnego jedzenia po prostu. Jak daję depad góra, to mi przełącza się na klawisze w ogóle. Czemu się przełącza na klawisze? No? Co tu się dzieje w ogóle? Czemu się... widzicie, przełączają się literki, tak jakby mi pad szalał. I system, momencik. Save and continue. Back, nie działa back. O, już to kiedyś miałem z tym. Czy może przełączymy sobie kontroler na pada tego, jak mu tam... Xboxowego. Bo to jest irytujące, albo poczekajcie. Rozłącza i połącza. Do jakiej? Trudno mi powiedzieć. Do pierwszego Demon's Souls można by połączyć na pewno. O, nie działa. Naciskam B i widzicie, nie działa. Tak jakby... Co tu się dzieje? Cześć Gnome, witam. Może grać na klawiaturze? Może o to chodzi, żeby grać na klawiaturze. Onslaught to jest to, Impale to jest to. ZB wyłączyć Steam Input, ale jak wyłączyć Steam Input? Czy można to zrobić teraz, nie wyłączając gry? Dobra, schowajmy tę broń. X. Fighter. Podstawy walki, tak więc wojownicy władają, czy też bojowcy władają mieczem i tarczą, dobra, i świetnie sobie radzą w walkach na krótki dystans. Używanie tarczy. Okej, okay, czyli prawy przycisk myszy w tym wypadku. 5 zł za aktywowanie przycisku back menu. Straszaku, nie mówiliśmy o tym. Tylko była analiza, przeleciałem przez wszystkie DLC-ki, bo zarzucano mi, że powielam plotki. No i w jednym miejscu to ten zarzut był prawdziwy, bo rzeczywiście nie ma DLC na rozpoczęcie nowej gry. Dobra, cancel. To Hakiu, dobry wieczór. Ale popatrzcie, jaka piękna osada, ale gra wygląda super. Bardzo ładnie wygląda.
Sekiro jutro będzie nowy. O, tu, tutaj mnie to nie ja jest. Witam, powstałe. My, pionki, czy długo czekaliśmy na twoje przybycie. Co to za pionki? Tak szybko klęknęli przed tobą. Nie możesz być powstałym. Szukasz kamienia szczeliny, prawda? Możemy cię do niego zaprowadzić. Chodź tędy. Kreatorze inaczej wyglądają, tak. Tutaj wyglądam trochę, jest był taki piłkarz holenderski, Van Nistelrooy. Tutaj on miał taką bardzo pociągłą i trochę mi wydłużyło szczękę tutaj. O Boże! No już, to już nie ja, ale w edytorze wyglądało. A więc przywołasz swojego głównego pionka, lojalnego towarzysza, który będzie ci towarzyszyć w przygodzie. Jak powinien wyglądać? Na razie wybiorę preset, czyli taki standardowy. Rudz Van Nistelrooy to był super piłkarz był. Dobra, choose body type. Czekajcie, jak to się wybiera? Czemu to są koty? Ja nie chcę kota, ja chcę człowieka. O, może być taki body type tutaj. Ale nie będę jej teraz, tylko zmienię jej włosy. Resoraku z piaskownicy, witam serdecznie. Musisz być wiekową osobą, skoro pamiętasz piaskownicę i resoraki. Tym bardziej pozdrawiam. Szybciutko dam details. Zmienię hairstyle. Albo kolor włosów zmienię. Jak to się zmienia kolor włosów? Poczekajcie. Back, toggle. A, to w ten sposób. Zmienimy na blond. O, proszę bardzo. Pierwszy z brzegu. Nie będę już nic więcej zmieniać. Niech wystarczy to. Yes. Voice. No, voice jest, głos jest bardzo... jeszcze kim? Fighter, Archer, Mage, Thief. Archer wygląda fajnie. Ale... Archer czy Mage? A to jest pytanie. Marszczyce do ręki, dratewka. Witam serdecznie. Będziemy mage sobie. Inclination. Simple. Kind-hearted. Czyli tak, och. I posłuchajmy głosu. Czekajcie, jak... tu trzeba... V nacisnąć. Moment. V. The people here are evacuated. 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 And the people here are evacuated. Trzeci rzeczywiście. Może być. Moment. Finalize. Nie zmieniamy postaci. Name. Nie wiem. Lorelei. Lorelei. Lorelai. Mejdek się witam. Monika, damy jej. Morej. O Boże. Czyli taka ksywka dodatkowa. Molrej Malvina. Morley Marilyn. Proszę, bardzo ładne. Yes, pasuje. Margaret za 3 złote. Barbie. Pawns are known as crossers of the rift. For we are able to connect to and traverse other realms beyond this. Ja, więc...
zwani jesteśmy przekraczami, jakby przekraczaczami, szczeliny, ponieważ możemy podróżować do innych krain poza tą. Kiedy wracamy, musimy wykorzystać nasze doświadczenia i wiedzę, które zebraliśmy podczas podróży, powstały. Od tego dnia będę ci służyć jako lojalna piątka. I wszystko, czego dowiem się poza szczeliną, będzie do twojej dyspozycji. To jest takie dziwne. W ogóle to jest dziwny pomysł, nie? Że stworzenie sobie osób tak totalnie oddanych. Lojalna Jola. Właśnie trzeba było ją nazwać... Lojalna Jola. Orety. Lojalna Jola. Można jeszcze zmienić, mam nadzieję. A więc orety powiedział. Well, I'll be... A niech mnie licho strzeli. Przywołanie pionka przed mymi pięknymi oczami. You truly are the arisen, then. Ja więc naprawdę jesteś powstały. Co dziwne, myślałem, że powstały przebywa w stolicy. To przekracza moje zrozumienie. Pioniszcze, jak aktywiszcze. The Watchhead would know, a więc dowódca straży będzie wiedzieć, co robić. Ale pewnie go nie ma, jak znam moje szczęście. Suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like before then. A więc następne pytania zadamy, kiedy ten dowódca powróci, a do tego czasu możesz robić, co chcesz. To nie jest, to jest 2K, to jest 2150, tak? Zaraz wam pokażę, jak będzie. What? You've no memories. Nie masz żadnych wspomnień, powiadasz. Mayhap you could make for Melv then. Może mógłbyś wyruszyć w stronę Melf. Zostało napadnięte niedawno przez smoka. Melf to jest osada. Tak, powstały ponoć jest mocno związany ze smokiem. Jeśli jesteś naprawdę powstałym, może byłbyś... You recall, może coś byś sobie tam przypomniał. I to nie jest głupi pomysł, mój drogi Sir Justinie. Border Watch Outpost, czyli posterunek Straży Granicznej. Obóz zachodniej straży. Nie zachodniej, tylko północnej straży. A więc kamienie szczelin. Dotykając kamienia szczelin, powstały może przejść czy podróżować do mostu pomiędzy światami, który przekracza wiele pionków podróżujących przez szczelinę. Pozwala to powstałemu przywołać pionki, które spełniają określone wymagania. O, no to... Jacyś fetyszyści tutaj mogliby zaszaleć sobie. Pionki te nie będą awansować, podczas gdy będą ci towarzyszyć, więc możliwe, że konieczne będzie częste najmowanie wspierających pionków w regularnych interwałach. Dobra, zamknij. Witam Krzysztofie, witam Elcemaf. Luxa. No więc pytaj mnie o co chcesz, a ja ci odpowiem, jeśli tylko potrafię. A co się stało, że kolega Resorak z Piaskownicy nie może grać w coś? Tell me of Pawn, tell me of Riftus, tell me of the Arisen. Tis the name given to fate's chosen. A więc to imię nadane wybrańcom losu, tym, którym przeznaczeniem jest dowodzić legionem pionków i ochronić świat przed zagrożeniem ze strony smoka. Czyli to samo, co mieliśmy w części pierwszej. Even with your memories lost to you, nawet mimo tego, że straciłeś wspomnienia, obawiam się, że nie uciekniesz przed swym przeznaczeniem. Dobra, kim są pionki? Nomadowie, jak często jesteśmy zwani. Urodziliśmy się w innych światach i podróżujemy tutaj za pomocą kamieni szczelin, abyśmy mogli ci pomóc, powstały.
Aha, okej, okay, Resoraku. Gier jest tyle, że znajdziesz coś dla siebie. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. Niestety nie mogę powiedzieć, jaka jest nasza prawdziwa natura, ponieważ jej nie znam. Nikt z nas jej nie zna. Nie potrzebujemy tego. Po prostu robimy to, co nam rozkażesz. Oj. Więc kamienie szczelin to bramy, które łączą ten świat z multitude, czyli jakby to z wielość, z mrowiem, z mrowiem innych światów. Z mrowiem innych światów. Za ich pomocą wkroczyliśmy do tego świata i kiedy nasza misja dobiegnie końca, ich mocą wrócimy do naszego świata. Elce Maw, to ona nie jest po polsku, tylko jest, ktoś ponoć wrzucił teksty za pomocą chat GPT. To nie jest gra po polsku, to jest gra zarżnięta po polsku prawdopodobnie. Pewnie część tekstów pasuje, ale większość będzie powodować komiczne pomyłki. Dobra. Very well. May fortune speed you on your way, Arisa. Chat GPT na poziomie 3,5. Ja testowałem sporo chat GPT. To, co on wypisuje, są tak nieprawdopodobne bzdury. Przy prostych tekstach nie, ale jak jest zdanie wielokrotnie złożone, to on potrafi dwa razy zgubić podmiot i trzy razy zmienić orzeczenie. Więc to będzie prześmieszne. To będzie prześmieszne. LC ma w bzdury. Okej, okay, spoko, skoro znasz się na lokalizacji lepiej niż ja, to bardzo miło mi cię powitać tutaj. Super, że przychodzą tutaj weterani polskiej branży lokalizacyjnej i dzielą się swoją wiedzą. Bardzo się cieszę, LC Mawia. Dobra, View Tutorial Logbook. Marcinie, dziękuję serdecznie za dorzucenie do skarbonki. Czy graficznie równa się z Demon's Souls na PlayStation 5? Inne gry, Demon's Souls jest bardziej zwarte. Znaczy, powiem tak, Demon's Souls na PlayStation 5 to jest piękna gra, moim zdaniem. Przepiękna. I trudno nie powiedzieć, ale to wygląda świetnie jak dla mnie. Ale ja jestem prostym człowiekiem. Ja widzę zamki, równiny, wąwozy, szczeliny. Widzę rzeki i strumyki i od razu się cieszę bardzo z tego, co widzę. No tak, ale chat GPT na pewno nie robi tego snowmania z czwórką, bo czwórka kosztuje. A to jest dużo, dużo impulsów tutaj. Dragon's Dogma w angielskim dla graczy nie ma. A więc istnieją cztery nastawienia pionków, kiedy wchodzisz do przymierza z głównym pionkiem. Marcinie, dzięki raz jeszcze za wrzucenie do skarbonki. Będziesz mógł wybrać ich nastawienia, tak? Wpłynie ono, witam jeszcze Loco Martineza, wpłynie ono na aspekty zachowania pionka, wliczając to rodzaj ich, sposób ich wypowiedzi oraz akcje, jakich będą się podejmować. Tak czy inaczej, wszystkie pionki wiernie służą powstałemu, niezależnie od ich nastawienia. Dobrze. Ja mam kind-hearted, tak? Ja mam kind-hearted, czyli takie dobre, tak? Dobra, nie będę teraz tego czytać. Idziemy do gry. Dobrze. Ja chcę zobaczyć przede wszystkim listę moich zadań. Quests. Tales Beginning. Make for Melf, czyli udaję się do Melf. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby chat GPT przetłumaczył to zrób to dla Melwy. Po prostu. Jak ktoś ma potem polską wersję, to bardzo mnie interesuje, jak został przetłumaczony ten to zadanie, bo Make for Melf, zrób dla Melwy, 90%, że tak zostało przetłumaczone. Marto, dziękuję za miłe słowa bardzo. A więc tak, słyszałeś o ataku smoka na wioskę Melw. Udaj się do niej i sprawdź samemu, co tam się stało. No dobra.
I teraz tak, przedmioty. Mamy jabłko. Salubrious draught, czy draft w zasadzie. Draft to nie jest draught. Dużo zdrowia mogę odzyskać. Tutaj small amount of... Teraz jak to mogę przypisać? Jak to mogę przypisać? Use nie mogę. Give nie mogę. Momencik. Mogę łączyć. Jak shift nacisnę. Możesz połączyć dwa materiały, aby stworzyć nowy przedmiot. Podczas łączenia możesz wybrać materiały indywidualnie albo wybrać ich połączenie, które już wcześniej sprawdziłeś. Możesz także nadać priorytet ekwipunkowi, z którego chcesz zabierać materiały, czy od powstałego, czy też od jego pionków. A optimized, to znaczy? Aha, czyli to jest filtrowanie, tak? Na podstawie wagi i kiedy zostały zdobyte dane przedmioty. The strongest lapas według DeepL, a DeepL to jest w tej chwili z tych, z racji wykonywanego zawodu ja sprawdzam te systemy, naprawdę, regularnie. DeepL w tej chwili jest najlepszy ze wszystkich. Sprawdzałem ChatGPT-4, sprawdzałem ChatGPT-3 i DeepL jest od nich lepszy oczywiście. Nie mówiąc o Google Translate, bo to jest dno i 100 metrów mułu. Momencik, przepraszam. Ktoś do mnie... Nie wiem, czy mnie słychać. Słuchajcie mnie teraz. Słuchajcie. Więc o czym to ja mówiłem? Aha, o tym, że jeśli DeepL przetłumaczył to zrób to dla Melv, to znaczy, że będzie jeszcze gorzej zrobiony przez ChatGPT. Łukaszu, dziękuję z góry. Dziękuję z góry. A teraz wróćmy jeszcze do gry. O, tutaj wyglądam w miarę. Waga i obciążenie są bardzo ważne w walce. Okej. Okay. Mogę tutaj się obrócić. No proszę, proszę. Idealnie. Cancel. Jak to przypisać do jakichś, nie wiem, szybko używanych, do jakiegoś paska, żebym mógł korzystać z tego szybciej? Cofiku, nie grałem. Znaczy, zacząłem grać na Switchu kiedyś chyba. Kupiłem w Japonii wersję Switchową, ale nie grałem w zasadzie. Nie mogę powiedzieć, że grałem. Nie da się. Okej, okay, Resoraku, jeśli to prawda, to jest mi strasznie smutno. Czyli jak mam korzystać z tego? Dobra. Szkoda, że nie urodziłem się synem szlachcica. Hail! A, kiep, nie wyglądasz na... Zbyt imponująco, o. Dobra. Gdzie jest Lorelei? Lorelei, chodź tutaj, kobieto, chodź. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Dobrze, będziesz mnie wspierać w walce, bo fantastycznie. To co jest, o, matters of import. To zostanie przetłumaczone jako sprawy importu. Tak zostanie przetłumaczone. Nie jako ważne sprawy, tylko sprawy importu. Where ought we to go now? Gdzie powinniśmy ruszyć teraz? No nie wiem. Któryś klawisz modyfikuje przypisane komendy. A, tutaj jest go help wait to me. No, to me. Hono. Straszaku, gram na myszce, wiesz? Bo pad nie chce współpracować. Ja mam jakiegoś pecha odnośnie współpracy padów z grami takimi jak to, czy Sekiro. Dlatego w Sekiro gram na tym, na Xboxie. Jutro Sekiro, od 19 mam nadzieję. Więc zapraszam już teraz. Będzie...
Dobra, idziemy, to chyba tędy. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Skrzynia skarbów. No dobra, ale gdzie ona jest? Prowadź. Help me. You have no need of my assistance at present. Nie potrzebujesz teraz mojej pomocy. Ale udzielę ci jej, gdy tylko będzie konieczna. Dobra, gdzie jest ta skrzynia skarbów? Ja nie widzę żadnej skrzyni. Lorelei, gdzie jest? O, wychodzisz. Myślisz, że to dobry pomysł? Nie wyglądasz za dobrze. O, a więc powinieneś przynajmniej odpocząć tego wieczoru. Powinno być wolne leże w tym... Jakby to w tej spalni. Yonde, wbrew pozorom, to nie znaczy jądra. Yonde to jest archaiczne określenie słowa tam, over there. Mówimy po angielsku, możemy powiedzieć over there, a możemy też powiedzieć over yonder. I to jest to samo, przy czym to over yonder jest bardziej takie no, archaiczne właśnie. To nie jest żaden staroangielski, też średnioangielski, to jest po prostu archaizm. Tak dla osób zainteresowanych, średnioangielski to jest... angielski do 1065 roku, czyli do bitwy pod Hastings. Średnioangielski to później pod wpływami francuskimi i on to był język no, bardzo mocno zanieczyszczony, w cudzysłowie, francuszczyzną. I średnioangielski jest tak mniej więcej do czasów Szekspira. Od Szekspira traktuje się, że mamy nowoczesny angielski, ale oczywiście słowa takie jak yonder, jak thou, jak dost, jak canst, i tak dalej, to są słowa o archaicznym brzmieniu, ale to nie są, jak już wcześniej mówię, to nie są słowa staroangielskie czy średnioangielskie, to są po prostu słowa archaiczne, tak? Tak samo jak słowo waszmość, to nie jest słowo staropolskie, to jest słowo archaiczne też bardzo. Dobra, wracamy do gry. Uwe Yonda. Ale yonder jest bardzo ładny słowem. A więc... Only classic rap. Witam serdecznie. Jak pionek widzi skrzynię i wie, jak do niej dotrzeć, wystarczy wydać rozkaz go. O, Baroku, serdecznie dziękuję za tą wskazówkę. A ten Joshua Tree, najlepsza płyta YouTube, jedyna dobra. Beyond to jest znowu... Beyond to jest poza. Poza czymś, tak? Ale ogólnie źródło słów jest wspólne. A więc nie pchaj się do bitki, jeśli nie jesteś gotów. O, dobrze ci mówię, lepiej odpocznij, jeśli masz na to, jeśli masz tylko okazję. Dobra, doskonale. Ja najchętniej bym się przebrał. Wszyscy wychodzicie tak ładnie ubrani, ja wyglądam jak jakiś barbarzyńca, Conan zresztą. Okej, okay, czyli dane z automatycznych nie można polegać na danych z automatycznych zapisów podczas gry. Rekomendujemy, abyś regularnie odpoczywał w karczmach i jeśli chcesz mieć pewność albo jeśli chcesz mieć pewność polegania na zapisanych danych. Okej. Okay. Jarek, udaj się do... O, no to jestem zaskoczony. To w takim razie ChatGPT-4 lepiej zrobił niż DeepL. To jest dla mnie duże zaskoczenie, muszę przyznać. Jarku, to jest dla mnie duże zaskoczenie, Naprawdę to jest dla mnie zaskoczenie. Nie wiem co powiedzieć wręcz. Gregu tak zrobię, ale najpierw odpocznę. A więc pierwsza noc to jest jak handlarz narkotykami, pierwsza noc za darmo. Blitzie, DeepL nie jest oparty na ChatGPT, oni mają własne biblioteki. Mój tatko zawsze mówił, nie ma tego złego, czego nie naprawi, dobry sen. Więcej nie mogę zaproponować, ale mam nadzieję, że znajdziesz znacznie więcej w lepszej karczmie. Przemysławie,
Mój drogi, obowiązkowo No Rest for the Wicked będzie ogrywane. Zwłaszcza, że premiera No Rest for the Wicked jest dzień po moich urodzinach. Więc to na 100%. I ta gra wygląda... Och, jak ta gra wygląda. Więc na 100% będzie. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, it is worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. No dobrze, to you should stop by the inn in Melv if you Powinieneś zatrzymać się w karczmie w Melv. Feelings if you prefer it. They've much more to offer. No i on mówi znacznie więcej niż tekstu się pojawia w ogóle. A więc odpoczynek w karczmie w pełni przywraca zdrowie i wytrzymałość twojej drużyny całej. Więc może rzeczywiście pójdę najpierw do kamienia, żeby przywołać jeszcze dwóch pomocników. Właśnie ten pon jako pionek to średnio mi pasuje ogólnie. Przywraca także also the loss gauge, czy jest jakiś wskaźnik utraty. Aitawe, wierzę w ciebie, witam serdecznie. Odpoczywając w karczmie możesz wybrać, czy chcesz wstać rankiem, czy nocą. Oczywiście, że rankiem. Przynajmniej na razie. Tulio, no to bardzo, to powiem tak, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Ostatnio, jak coś próbowałem przetłumaczyć, sprawdzić raczej niż przetłumaczyć, to przekomicznie, tarzałem się ze śmiechu wręcz. Dobra. W każdym razie tacy poszukiwacze przygód, którzy jakby to powiedzieć, foresighted, przewidujący poszukiwacze przygód będą regularnie zatrzymywać się w karczmach. Dobra. Dobra. Na razie cancel. Idziemy po pozostałe. Gdzie jest kamyczek? Czy ja mogę tu je przyzwać, a nie mogę sobie wziąć na przykład tych, którzy już tu są? Na przykład ta pani wydaje się być... Hello. Hail, Arisen. Hail. Witam Andrzeja, witam Soulslight. If 'tis within my power to do so. Dobra, już z tobą gadałem wcześniej. W mordę. Zbadaj. W ogóle są jakieś tłumy straszne. Witam wszystkich, których jeszcze nie powitałem. Jest mi bardzo miło, że tak wiele osób zdecydowało się towarzyszyć mi pierwszym spotkaniu ze smoczym dogmatem. Dobra, ale co ja teraz mogę zrobić? General information. To jest jak... Ja ich mogę dowolnych przywoływać? Na przykład mogę przywołać sobie taką panią na poziomie 9? Hello. I pray my efforts aid your cause. Tak. Modlę się, aby moje wysiłki wspomogły twą sprawę. Basteuszu, dziękuję serdecznie za subskrypcję. O ile ma się punkty? A, okej. Okay. To jest ID. Dobra, czyli chyba... Haja. A, i to są te punkty szczelin, które można kupić. A ja nie mam. Aleksandrze, zajęło mi pół godziny. Dobra, czyli jak nie mam takich, to w ogóle... O, stać mnie na tą... Na Bernie. Ale to jest wojowniczka. Dobra, może być wojowniczka. Ale masz okropny głos. Okropny głos. Nie chcę cię. O Boże. Nie, fu. Jakbym słyszał taki głos, to bym zwariował. Ada. Ada to nie wypada. Może ty masz jakiś miły głos, dziewczyno. Przyzwoity głos. Może być. Haja, zwłaszcza, że zero kosztujesz. SL, dobry wieczór. Let us work together to honor the Arisen's trust. Dobra. A więc zadania pionków.
Zadania pionków to są zadania nadane ci przez głównego pionka, które masz wykończyć poza szczeliną. Given to your main point. Nie przez, tylko nadane twojemu pionkowi, tak? Więc dają bardzo cenne okazje dla ciebie na zdobycie przedmiotów i zdobycie odznak. Dobra. I co, ona teraz już będzie za mną podążać, czy nie? Jeszcze raz. Nothing to report, I'm afraid. Dobra, chyba już jest ze mną. Never mind. Potrzebuję, jak mam jakąś wojowniczkę, mam maga, to potrzebuję jakiejś łuczniczki teraz. Czy jest to jakaś pani łucznik lub pan łucznik? Nie wychodź ze szczeliny. Szukam jakichś łuczników. Tutaj bardzo... No nie ma. Nie ma łuczników. To wezmę sobie... Panią Teresę. Pani Teresę. A może jednak, nie? Dziękuję. Nie. Lordzie, witam cię serdecznie i dziękuję, że wpadłeś. Jakże miło. O, tę panią sobie wziąłem do pomocy. Witam wszystkich rajdowiczów. Obok niej stała łuczniczka? Momencik. Dobra. Ta łuczniczka stała, ale na nią mnie nie stać, tak? To jest... Muszę mierzyć siły na zamiary. To są rzeczy... Znaczy rzeczy, istoty, na które mnie nie stać. Może jakiegoś... Ale czemu są same dziewczyny? Jak chcę jakiegoś pana sobie przywołać tutaj do pomocy? O, tu jest pan. Nie, to też jest pani. O, tu jest pan. Pan łucznik! Pan łucznik, ale kurczę, drogi. Hilda von Jungenburg, ja! Eleanora. Dobra, może Eleanora być. O, to też jest wojownik. Kurczę, jak to trudno znaleźć dobrego pionka w tych czasach. Lulu. Lulu to chyba miłośniczka Final Fantasy X. To są pionki chyba robione przez graczy, tak mi się wydaje. Tak, tak. Na kamieniu można wyświetlić listę. O właśnie, tutaj pewnie. Weapon, skill, specjalizacja. Pan Borsuk, witam serdecznie. Pawn badge, dobra, username. Search for pawn. O! Proszę, proszę. Minimalny potrzebuje... Potrzebuje Archa. Ale nie mogę szukać chyba. Nie ma po prostu na tym poziomie. Chyba jeszcze raz spróbuję. O, teraz. Dobra, jest. Archa. Search. Powiem straszaku, że interfejs tutaj nie jest zachwycający. Hurchrem? Lili? Should you wish to pick your foes off from afar, you need to look no further than an archer such as I. Niech będzie. Haja. It'll be an honor to serve by your side. Oczywiście, że to będzie zaszczyt. I tak dalej. I znikamy stąd. Leave the rift. I rozumiem, że te pionki pójdą za mną. Jest Ada, jest Lily i Lorelei. Trzy dziewczęta. I teraz możemy się zdrzemnąć i ruszyć na ten. Dobra. Hail! Dobra. To już rozmawialiśmy, proszę pana, o tym. Rest za zero. No, nie będziesz słyszeć moich narzekań na ranną pobudkę. Dobra. Harem otwieram. Tak jest. Taki jest plan. No, szukałem panów, ale nie chcieli.
One or more add-ons acquired. Czyli zdobyłem dodatkowe dodatki. Za darmo, za darmo. A moment long awaited. I Level up. It's only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach. Super, fantastycznie. To teraz make for mouth. I czy ja tu ja mogę zmienić, kupić sobie jakieś ubranie, żebym nie straszył gołym, gołą skórą? No nie szukałem twojej pomocy, chyba że kim pan jest? Czemu ma pan maskę kota na sobie? Korban. Dobra. No to nie. To mam pełną ekipę, mój drogi. Więc nie będę szukał twojej pomocy. Bo pionki są lepiej ubrane ode mnie, no właśnie to jest problem. Gdzie ja mogę? Tutaj, może przy tym... To wygląda... O, zaczyna brakować na wszystkiego. Od zapasów do materiałów. Na stworzenie broni i uzbrojenia. Trudno nam pozyskiwać nowe materiały z powodu potworów czyhających na drodze. Po prostu, Piotrku, dziękuję za subskrypcję. Już 5 miesięcy. Tak, dawaj. Oczywiście, że wykonam dla ciebie. Jeszcze mi zapłacisz. Oczywiście, przyjmuję. Oto lista dodatkowych zapasów dla Markusa. Czy mogę złożyć ekipę z trzech kotów? Blicie, to nie jest głupi pomysł. To jest pomysł, nie wiem, czy na teraz. Najpierw wyjdę na dwór z tymi miłymi paniami, zobaczymy, jak one sobie radzą, a później stworzymy... Nie, bo nie mogę, bo moja główna pani pionek jest kobietą. Trzeba było zrobić kota od samego początku. Haroldzie, witam. Cześć, Lolu. I cześć, Michaelu. Powinien być gdzieś na północ. Przekaż mu. Setting a priority quest. A więc możesz wybrać priorytetowe zadanie spośród tych, które wybrałeś. Jeśli znany jest punkt docelowy zadania, pojawi się znacznik na mapie, który go wskaże. Co więcej, jeśli masz pionka w drużynie, który posiada wiedzę na temat tego konkretnego zadania, będzie mógł poprowadzić cię do twojego celu. Jednak pionki z taką wiedzą nie zaoferują porady czy też przewodnictwa, chyba że dana misja jest ustawiona jako priorytetowa. Jest tu drabina. Dobra, to ja mogę dać go. Prowadź do drabiny, Lorelei, biegnij do drabiny! No i co? No i co z tą drabiną? Lorelei, o co chodzi? A tutaj jest jakieś sukno, magiczne sukno. Nie, to chyba po prostu opalizująca tekstura, na której mogę usiąść. O. Dobra. Doze off, get up. Stawajże. Popatrzmy na mapę. O, mapa jest dostępna pod tabem, tak? Border Watch Outpost. Return to World Map. Czyli wróćmy na mapę świata. Tutaj jest punkt chyba tej... Co to jest w ogóle za punkt? Czy to jest... Nie wiem, co to jest. Lordzie drogi, bo ty już grasz teraz dwójkę, prawda? Bo już jedynkę przeszedłeś i czy możesz potwierdzić, że dwójka to jest tak naprawdę jedynka z większymi możliwościami? Dobra, ale jak... Ja chcę się ubrać. Witaj, drogi serze, Justinie.
Add to that the recent dragon sighting. Chłopie, gryf był wczoraj, dzisiaj jest nowy dzień. On się powtarza, już to mówił po drodze. Dobra. Pikmicie, cieszę się, że wyraźnie mnie słychać. Bardzo się cieszę. A Lordzie, ale w dwójkę już grasz, czy w dwójkę jeszcze nie grasz? Czy rozumiem, że teraz grasz tylko, znaczy tylko, w nową grę plus w jedynce. Adam, się bardzo się cieszę, że że polecenie się przydało. Czyli rozumiem, że grasz na Speedlink Competition Pro. O, było dorysowywanie się tekstur. Poczekajcie. Sprawdźmy, cofnijmy się. Biegnijmy teraz. Tup. Obrót! A, już się dorysowały. Łobuzy. Czy pan sprzedaje tutaj coś? Czy ktoś tu sprzedaje ubrania? Czy mam... Hey, you a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece. Dwójkę skończył już. Okej, Lordzie, to przepraszam. I powiedz... Rozumiem, że jak skończyłeś grać nową grę plus, to ci się podoba. To nie będę zadawał głupich pytań. A więc jesteś żołnierzem. Byłoby to dla mnie zadziwiające. It would be surprised to see you arrive in one piece, if not. A, dziwne by było, gdybyś tutaj dotarł w jednym kawałku, gdybyś żołnierzem nie był. Ostatnimi czasy hordy potworów nawiedzają te tereny. 100 godzin. Ludzie. I to pisze człowiek, który gra w gry kosmiczne. To musi być kosmicznie dobra gra. Zaczęliśmy wysyłać nowych rekrutów to call them. Call. Wybić. No tak, wyczyścić, oczyścić, zlikwidować. Ogólnie call to jest wyrżnąć w pień. Jest piąta misja Warcrafta III. To jest chyba the calling, tak? Czyli... To jest misja, w której Arthas zabija tych zakażonych wieśniaków. To jest piąta misja chyba, tak mi się wydaje. Is that so? Who went yonder? No, Enrique Iglesias. Któż poszedł dalej? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. I expect he will. Powiem wam tak, jak chcecie oglądać transmisję z tej gry, to zapraszam do Lorda Ciacha, ogólnie zapraszam do Lorda Ciacha, bo to jest fantastyczny nadawca, więc polecam bardzo, bo ja prawdopodobnie na transmisjach grać nie będę teraz, bo teraz Sekiro będzie i będzie powrót do Final Fantasy, natomiast chciałem bardzo zobaczyć, jak ta gra... O, podobny do mnie też. To jest Enrique? Enrique, nie wyglądasz mi na Enrique, wyglądasz mi bardziej na... Na kogo ty wyglądasz? No nie na Enrique. Na sama Gamgee. Redziku, witam serdecznie. This is the first time hearing of it. Fine. I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Wybaczę, że nie tłumaczę wszystkiego. Ale skoro rzeczywiście ta wersja, która jest na Nexus Mod, została zrobiona z rosyjskiego, to prawdopodobnie nie jest tak zła, jak pierwotnie myślałem, że może być. O. Thief, oczywiście. Thief aktualny, jak najbardziej. Kurczę, muszę zmienić dzień, bo ja teraz będę mieć przez najbliższe dni zajęte wtorki i czwartki, więc transmisje, które były we wtorki i czwartki, no nie będą mogły się odbywać, więc pewnie będę... W ubiegłym tygodniu praktycznie w ogóle nie było transmisji, więc będę musiał transmitować prawdopodobnie poniedziałki, środy, piątki i w niedzielę Sekiro. To chyba tak zrobię. Albo tak, żeby były 3-4 transmisje w tygodniu. Dobra. Ostrzeżenie odnośnie postępów w zadaniach. Na niektóre zadania wpływa upływ czasu. I to jest fajne. To jest ciekawe. I nastąpi w nich postęp nawet bez działania naszego bohatera. Podejmowanie się wielu zadań stanowi pewne ryzyko niemożności ukończenia ich na czas. A to może wiązać się z różnymi nieciekawymi konsekwencjami.
weź pod uwagę czas podczas zarządzania aktualnymi zadaniami i podejmowania się kolejnych. Manu Lutz, ja słyszałem o City, właśnie trudno powiedzieć. To nie jest ogólnie mój gatunek za bardzo. Nigdy nie lubiłem ani Settlersów, ani... Co tam jeszcze było? Kings and Merchants. Kings and Merchants chyba grałem najwięcej. Dobra. Idziemy. Och! Super. Gdzie ta drabina? Go! Gdzie ta drabina? Gdzie jest ta drabina, po której można się wspiąć, co? Gdzie ta skrzynia ze skarbami? Niesamowite, ale są sprytne. Pionki w tej drużynie to same kobiety, ale jednak nie jesteśmy takie same. No, bystrzachy. Ja to wiem, jakie wybrać sobie towarzyszki. Pierwsze półtorej godziny w wiosce. No właśnie. Poczekajcie, czy ja mogę kupić tutaj normalne ubranie? Bo ja nie chcę w gaciach więźnia ganiać. No to wstyd trochę. Ale nie mam też pieniędzy za bardzo, prawda? Bo zaraz, gdzie jest ekwipunek? Nacisnąłem I, bo myślałem, że ekwipunek będzie pod I, ale nie, ekwipunek nie jest pod I. Ekwipunek jest pod equipment. 1332 zł. Jestem bogaty. I say we collect as much as we can carry. Dobra. Poproszę ubranie. Gdzie mogę kupić ubranie? To jest karczma. Czy w karczmie mogę kupić ubranie? Tutaj wygląda, że jest jakiś stojak na ubranie. Nie, nie szukam. Szukam organized storage. 1000 za noc, chłopie. To inflacja jakaś. No dobra, czyli muszę ganiać goły i wesoły, muszę świecić tyłkiem w skórzanych gatkach. Lederhosen. To jest Bawarczyk. To jest Rysław Bawarczyk. Będzie... Ha! Miecz, nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Popatrzmy na mapę. Tak, to jest chyba ta wioska tutaj, tak? Tutaj muszę iść. Pan nadrobi złodzieja, a nie... Edmundzie, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo przyzwoicie wyglądająca gra i obstawiam, że... O! Chodzą stwory. Bijcie! Pawn commands. Są 4 komendy, które można wydawać swoim pionkom. Go! Będą działać niezależnie ode mnie. Podczas walki ruszą... rozproszą się na polu bitwy. Można poprosić je też o pomoc w wykonywaniu rozmaitych akcji. To me to wiadomo, do mnie. Wait też wiadomo, czekać. Help! No tak, będą mnie leczyć wtedy. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early gripping gets the worm. Dobra, już wszystkie padły? Doskonale, dziewczęta. Nieźle się spisałyście, siostry. Ho, ho, to było czaderskie, to było super. To jest coś, co zrobiło na mnie wrażenie w pierwszych filmikach z gry The Division, gdzie pokazano takie interakcje między postaciami, których nie było w grze później. Tulio, dziękuję, że wpadłeś, dobrej nocy. I witam Rafała Piotra. O, tutaj jakiś obóz goblinów. Krakenie, no zobaczę. Najpierw w tym miesiącu zdecydowanie No Rest for the Wicked i pewnie też Stellar Blade. Wyglądam na zagubionego. Jestem w towarzystwie 3 pięknych dam i po prostu nie wiem, co robię sam.
O, tu są. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Ojej. Try not to get hit, lest all that wind go to waste. To jest rodzina goblinów. Boże mój. A my wpadamy tam. On wujek Stachu. Myśmy wybili całą rodzinę. Lorelei na trzecim etapie. Cieszysz się, Lorelei? Populacja goblinów zmniejsza się. O to ci chodzi. To the chest. I shall take a look inside. Early Griffin gets the worm. Dobre, dobre. Early bird gets the worm, tak? To jest. Jest skrzynia! Już otworzyłyście tę skrzynię beze mnie? Bezwstydnice! Bezwstydnice! Zabrałyście. Tam było ubranie pewnie. A one mi zabrały ubranie, bo one chcą patrzeć na niego w gadkach. Sobie myślą, o! Jakie ładne skórzane gadki. Na pewno. Dobra. Nie wiem, czy ja idę dobrze. Która z tych dziewcząt powinna mnie prowadzić w zasadzie? Go! Ja demo Stellar Blade jeszcze nie odpalałem, natomiast zmieniłem trochę... Czekajcie, słyszę gobliny znowu. Biedne gobliny. Oj, gobliny! Sadystki. Natomiast zmieniłem konfigurację sprzętów u siebie. Skakuj! O. I poprzednio musiałem mieć obok tutaj postawione konsole. Teraz ustawiłem je za mną, są na miejscu tam z tyłu, gdzie koło telewizora i puściłem długi kabel po ścianie. Zresztą koleżance Artixanie proponowałem to samo. Taki 10-metrowy kabel HDMI, który prowadzi od konsol tam do grabera tutaj, do przechwytywacza tutaj, więc... I sprawdziłem na Sekiro i działa dobrze. Jak mnie prowadzi, to ma białą dłoń, czyli jest zwolennikiem Sarumana. A gdzie jest... Gdzie są pozostałe te? Hej, już... Dobra, Ada. To nie wypada, chodź tutaj. Popatrzmy na mapę. Tak, dobrze idziemy, bo tutaj trzeba będzie i tu jest to, ten punkt docelowy. Quest list, Y. No, interfejs, bo ja pamiętam, kiedy wyszedł Wiedźmin trzeci, tak se, to byłem wzburzony interfejsem tej gry. Był dla mnie wówczas przy pierwszym podejściu nieczytelny. Interfejs Wiedźmina trzeciego na pierwszy rzut oka wydaje się być dziełem sztuki w porównaniu do tego interfejsu tutaj. Ale możliwe, że to jest tylko pierwsze wrażenie. In Dragon's Wake to jest tutaj set as priority. It will seem of little consequence, but different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastruns for. A tutaj co? Each to their own. Co to są? Harpie! Bijcie! Ja się tu skryję, a wy macie je bić. Ja niestety... Zaraz, co to jest? Tak, przyszedłem ci pomóc. Tak, chłopie. Przyszedłem z tymi dziewczętami, by ci pomóc. Rysław, czwarty poziom. Oj, nie, te piątki są super. To jest super pat. Accardo. Uważaj, morderczy królik! Za tobą! To on! Czai się za twoimi plecami. Obróć się, chłopie. Accardo. Accardo, ostrożnie. Obróć się. Have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without. Cyberpunku interfejs jest też straszny. To jest ten sam interfejs co w Wiedźminie, tylko cyberpunkizowany. F7 i remake i Rebirth mają przyzwoity interfejs, tak, jak najbardziej. I've only just enlisted, and when dopiero się zaciągnąłem. A właśnie, to oni mówili, że wysłali rekruta, żeby zbadał tam i zebrał jakieś surowce. Uratowałeś mnie tym razem, ale nie zawsze będę mieć tyle szczęścia. Muszę lepiej ćwiczyć, aby mieć pewność siebie pozwalającą mi na samodzielne zmierzenie się z tymi bestiami.
Lepiej wrócę do domu, ale upewnię się, by moi szefowie dowiedzieli się o twoim dobrym uczynku. Mam nadzieję, że znowu kiedyś się spotkam. Uważaj na tego królika. Morderczy królik. Vocation rank up. Kurczę. A tutaj, a to się lubi. W latach 80. i w 70. pewnie też panie bardzo lubiły futra. Teraz ta moda zanika, ale był szał. Naprawdę w latach 80. był szał na kołnierze z lisich futer. I widzę, że kto to jest? Ada. Nie, to jest Ada. Ada chciałaby sobie zrobić kołnierz z harpich skrzydeł. Prowokować można wrogów, by atakowali mnie? Super, niech atakują dziewczęta. Dziewczęta sobie świetnie radzą na razie. No, ale jest dorysowywanie. Natomiast coś musieli poprawić z działaniem gry, bo pierwsze odpalenie Dragon's Dogma to było wycie karty graficznej. A teraz mam... Właśnie, bo ktoś chciał się dowiedzieć, jakie mam ustawienia graficzne. To ustawienia graficzne mam następujące. Game settings? Nie. Graphics. O. Frame rate is variable. Nie wiem, czy tego nie zmienić. I wszystko jest tak, o. Jest chyba przyzwoicie. Rozdzielczość 2560 na 1440. Z Nutri też robili futra, jak najbardziej. Z Nutri też. Pamiętam obok mojego dziadka, znaczy kolega mojego dziadka hodował Nutrię. Ja nie wiedziałem, co się z tym idzie. Zastanawiałem się, czemu on je hoduje, tak? Takie fajne, duże chomiki były. Bardzo lubiłem na nie patrzeć, ale nie chciałem powiedzieć, co się z nimi dzieje. Otwórz skrzynię. Ale gdzie jest ta skrzynia? Co ci się stało, dziewczyno? Ona się potknęła nad... Ale ona mi przypomina pewną koleżankę. Tak. Och, jak ona mi przypomina swoim zachowaniem pewną bliską mi osobę. Bardzo bliską mi osobę. Ale zachowuje się... To potknięcie na płaskim to jest w zasadzie ona. Lukasie, ja dopiero zacząłem grać. Na razie jest okej, natomiast... Nie powiem na razie, że to jest gra, która zmieni moje życie. Ale jest sympatyczna, tak? Jest naprawdę sympatyczna. Wow. Tak, ja mam 4080 i mam mocny procesor, więc mam i 64 giga pamięci, więc sądzę, że będzie przyzwoicie. No. Czy to jest świnka? A świnki nie atakujecie? Chrum, chrum. Patrzcie, popatrzcie tutaj. Co to jest? A masz ty! A, mogę go zebrać, dobra. Golden Trove Beetle. Czyli... żuk Złotej Ordy. Chyba tam jest ta wioska, tak? Dziewczęta, którędy do wioski? Tędy do wioski, dziewczęta. To jest wioska. Znaczy, to jest pozostałość po wiosce. Szacunku, dobry wieczór. Permanentnie powiększa udźwig? O, jak... O kurczę. Nacisnąłem I, bo myślałem, że to jest ekwipunek. Może E to jest ekwipunek, też nie. Oj, interfejsie, jak ja bym cię chętnie zmienił. To jest... Gdzie to jest? Gdzie to jest? Q, E. Teraz, tu jest tylko broń. Equipment, nie mam nic więcej? Lekkie obciążenie, light, tak? Mm.
Zaraz, co jest? Zobacz, czy pionek nie ma, tak? Dobra. A tu jest, tutaj nie ma w ogóle innych przedmiotów oprócz broni i ubioru. Nie ekwipunek, tylko przedmioty. Inna, super, doskonałe. Items. Super, świetnie pomyślane. Rzadki żuk, który błyszczy niczym z loto. Spożycie go zwiększa udźwig o 15 deko. Zawsze coś. Dobra, use. Mogę dźwigać 15 deko więcej. Sukces. Sukces. Ale jaka ładna mapka. No patrzę, WASD, move. A, dobra. Idziemy. Doszliśmy do wioski. Melv. Stronghold raised by dragon's fire. Czyli twierdza spustoszona przez smoczy ogień. Indeed, the dragon truly is calamity incarnate. A więc, a walk through the streets would help jog your memory. Może przejście przez ulicę trochę ożywi twą pamięć. So too does the dragon. Gdy pojawia się powstały, także pojawia się i smok. Taka jest prawda tego świata. A tu mamy jakiegoś handlarza tutaj. The golden trove beetle. Nie, no zdaje mi się, złoty skarabeusz skarbów. To nie jest złe tłumaczenie. To nie jest złe tłumaczenie. Czy pan jest smokiem? Przepraszam. O. O. A, żałosny powstały. No i co? Nic więcej? Tylko tyle? Ktoś mi powiedział, że jestem żałosny? No też tak się czuję w takim stroju. Hail! I've a selection of wares that's sure to please. Mamy tutaj towary, które na pewno które cię zadowolą. Co tam masz? Buy. Makeshift jail key. Czyli to jest to, co możemy kupić za 5 zł w sklepie gry. Fulminous shield. Czyli mamy tutaj zaklęcie, tarczę. Ale nie stać mnie na takie rzeczy. Strzały. Dobra, chcę ubranie. Nie chcę wyglądać jak dzikus. Ale on nie sprzedaje ubrania. On sprzedaje pierścień agresji za 5... Dobra, ja mam 1872 w ogóle. O czym możemy mówić? O czym my tu możemy... Porozmawiajmy. Dlaczego nie chcesz kupić swoich towarów tutaj, drogi serze? Hope to see you again. Mam nadzieję wkrótce cię zobaczyć. Masz pięknego wąsa. Na ubranie musisz uzbierać co najmniej 10 tysięcy. To będę ganiał goły i wesoły. I just hope the shopkeeper understands. The arisen is ever prudent in the application of coin. O, tak, jestem bardzo skromny w wykorzystywaniu monet. Dobra. Przebiegnijmy ulicami. Natomiast podobają mi się te odzywki pionków. Naprawdę mi się podobają. To jest. O! Czyżbyś zapomniał swego przeznaczenia, taj ciąć, swego, no właśnie, swego powołania? Skocz do studni. Jakże to... It doth not. It does not release. Co tam? Jakieś wizje. Oh. O, to jakieś dziewczę. To ta, która strzeliła w gryfa. To jest ta sama, która strzeliła w mojego... To ta, która zabiła mi gryfa. Oj. To jest ta, która zabiła mi gryfa.
Muszę mu trochę z temu, nie wiem, czy można zmieniać wygląd postaci teraz, ale muszę mu trochę szczękę skrócić. Strasznie, strasznie dużą. O, o, ale to wygląda. Wow. I teraz, teraz mamy Souls. Teraz mamy... Dragon Souls. Chłopie, nie przejmuj się. Żyjesz, o nie żyjesz. Arisen. Homie Mister, witam serdecznie. A, to jest ta łuczniczka, która zestrzeliła gryfa, to i smoka zestrzeli. Wojtku, no to przykro mi, przykro mi. Pozdrowienia dla szanownej partnerki. Och, został spopielony ktoś tam. To ja! I zabrał mu serce. Pyszne serce, mniam, mniam. No smoczego nie znam. Tego momentu jesteś powstały. Charge null, czyli... ze wszystkim, co się z tym wiąże, o. No więc, drogi serze, czy mnie słyszysz? Zostań, zostań, nie uciekaj, nie zamykaj oczu, nie idź w stronę światła, nie! Niestety poszedł. Niestety poszedł, proszę państwa. I możemy teraz zrobić badumc. Ach, te opcje, konsolety są wspaniałe. Nie, tu jest... Tak jak była deformacja geometrii przy zmianie położenia twarzy. Że w niektórych ujęciach jest ok, a w niektórych tak robi. Dzięki Bogu, Bogom. Jakże się czujesz, drogi panie? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? To już drugi raz, kiedy widziałam cię w ten sposób, prawda? Drugi raz powiadasz. Nie pamiętasz? Więc zapomniałeś, jak obroniłeś mnie przed smoczym płomieniem. Zapomniałem. A noż. Witam, Rafała. Stanąłeś w ogniu zamiast mnie i zostałeś spopielony. To było przerażające. Przerażające. Myślałam, że twoje życie minęło. Nie słyszałam bicia twojego serca, ale trzymałeś się, jakimś cudem przetrwałeś. Chyba stałem się... powstałem. Chyba nie wiem, o czym mówisz. Zdumienie na twarzy się maluje. Ciekawe, jak długo jesteś w stanie utrzymać to zdumienie? Pół? 2 hours later. Czy ma to coś wspólnego z tym, kiedy zostałeś zabrany do zamku? Pan Puszcz! Witam serdecznie. Mówili, że zrobili to, by opatrzyć twoje rany. Czy nie, tego też nie pamiętasz? Krzysztofie, nie widziałem recenzji Roka, nie.
Mastadulo raczej będę grać Stellblade, tylko nie wiem, czy na premierę, bo będzie wtedy już od kilku dni No Rest for the Wicked, czyli nie ma zmiłuj dla niegodziwców. I to jest gra, na którą bardzo czekam i będę w nią grać. I jeśli ją przejdę przed premierą Stellar Blade, no to będę grać na premierę Stellar Blade. Zresztą, nie będę się teraz zarzekać, jak to będzie wyglądać. Natomiast Stellar Blade jestem ciekaw. Jestem ze straży. Czy coś wiesz o tym, że przybył tutaj jakiś powstały? Przyszedł po ciebie. Musimy się rozstać. Może znowu kiedyś mnie odwiedzisz. Mariuszu, ja nie grałem w pierwszą część, więc nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. W zasadzie nie grałem. Tam włączyłem ją, ale nie grałem. Natomiast powiem tak. Ta gra bardzo dzieli i nie rozumiem wręcz no tak, nienawiści, którą niektórzy kierują w stronę tej gry. Zwłaszcza to jest gra, tak? Kawałek oprogramowania. Nie wiem, jak można nienawidzić gry, ale są takie osoby, które zdecydowanie nie są jej fanami, dlatego że wprowadzono te durne dodatki płatne, z których nie trzeba korzystać. Tak? Głupi ruch, moim zdaniem ta gra by się broniła bez... Lepiej by się broniła bez nich. Ale cóż, no, można je zupełnie pominąć. Mnie gra się fajnie. Nibuj, dziękuję serdecznie za subskrypcję. Natomiast, jak już mówiłem, nie wiem, czy to jest gra, która zmieni moje życie. Ale na razie jestem dość zadowolony. Najbardziej przeszkadza super prosta walka. Taka totalnie... Ciach, 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 ciach. A więc władca Vermundu, który aktualnie leczy się w stolicy, stał się powstałym w tej właśnie wiosce. Wicked, drogi Piotrze, to jest... Wicked to jest raczej niegodziwy, tak? Zły, nikczemny, Wicked. I jest taka powieść Raya Bradbury'ego, Something Wicked This Way Comes, czyli nadchodzi tutaj coś niegodziwego, tak? I przychodzi tutaj, a zbliża się coś niegodziwego. Albo nikczemnego. Znakomita powieść. W ogóle Raya Bradbury'ego bardzo polecam. Genialny pisarz. Kroniki marsjańskie, moim zdaniem, to powinna być lektura obowiązkowa. Absolutnie obowiązkowa lektura. To jest fenomenalne SF z takiej złotej ery fantastyki. Genialna rzecz. Wicked można przetłumaczyć jako nikczemne. Tak, tak, jak najbardziej. Jeśli twierdzisz, że jesteś tym samym, więc musimy then word must be born to the capital. Więc trzeba wysłać słowo, czyli posłańca, o wiadomość trzeba wysłać do stolicy. Tak, wysłałem posłańca, zanim tutaj przybyłem, natomiast though I doubt the matter can be settled without your presence. Ale obawiam się, że nie będzie można rozwiązać tej sprawy bez twojej obecności. Jakiś potwór tu nadchodzi. Kontekstowo pasuje, Haroldzie. Andrew, dziękuję serdecznie za 11 miesięcy wsparcia. Czy będziesz chętny towarzyszyć mi w podróży do stolicy? Jeśli naprawdę jesteś powstały, wtedy przywitają cię z otwartymi ramionami. Natomiast wydaje mi się, że tu jest pewien konflikt interesów. Jeśli w stolicy już jest jeden powstały, a może być tylko jeden, to ktoś tu jest uzurpatorem. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. Dobra. Ja myślałem, że oni mnie zakują w kajdany i poprowadzą w dybach. To byłoby rozsądniejsze. Bez nich nie odejdę, więc musimy poczekać, aż się zbiorą ponownie. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Sir Leonard także o ciebie pyta. Właśnie, a Felonia też się zgadzam, że pionek brzmi zbyt... No tak, no śmiesznie, tak, śmiesznie, zbyt
negująco i zbyt umniejszająco. O, bo pawn ogólnie, którego my znamy jako pionek, bo w grze jest pionek, na przykład w szachach, the pawn, to jest ogólnie taki bardziej pomocnik, tak? To jest to, tak to można przetłumaczyć, czyli pionki w grze w szachach są pomocnicy. Mamy albo tacy zwykli rycerze, nie rycerze, tylko żołnierze, tak? Zwykli wojownicy. Zwyklaki, ale zwyklak brzmiałby jeszcze gorzej. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having stronnik. Stronnik wydaje mi się byłoby najlepszym tłumaczeniem w tym wypadku. Tak jak jest minion, mamy w Hearthstone, to stronnik w tym wypadku pasowałby idealnie, bo oni stoją po mojej stronie, są moimi pomocnikami, towarzyszą mi, tak? Więc stronnicy to byłoby najlepsze tłumaczenie w tym momencie, tak mi się kojarzy, że lepszego w tej chwili chyba bym nie wymyślił. Przyboczny to jest raczej lieutenant. To jest już wyżej w stopniu, ale przyboczny też teoretycznie może być. Natomiast stronnik jest o tyle, no lepiej mi brzmi stronnik niż przyboczny. Przepraszam, musiałem zwilżyć trochę wargi i gardło. Shall we seek some answers? No, cześć dziewczęta. No, tutaj wygląda lepiej niż w tych przerwnikach animowanych. Lily Spawn Quest. Speak with Leonard. Dobra. Dużo tutaj jest. Powiem wam tak. Wydaje mi się, że to nie jest łatwa gra do pokazywania na transmisji, jeśli chcemy zagłębić się w jej mechaniki. Inaczej, to jest chyba dobra gra, jeśli już znamy ją, żeby pokazywać, bo takie uczenie się wraz z widzami może być dla was nudne dość, nie? Bo popatrzcie, ile tutaj jest poradników. Kamienie przebudzeń. Co tutaj mamy? Niesiona waga, wyposażenie i tak dalej. Kamienie przebudzenia to specjalne przedmioty, które można użyć tylko przez powstałych. Posiadają one moc przywrócenia do życia poległych. I można ich użyć do ożywienia powstałego albo lub innej osoby. Stronnik chyba brzmi za mało mistycznie. ASAP Onion. A czy pionek brzmi mistycznie? Dla mnie pionek nie brzmi mistycznie. Zupełnie. Pionek brzmi jak guzik, nie? Jestem twoim wiernym guzikiem. Guzik już jest bardziej mistyczny niż pionek. I wyposażenie. Dobra. Shop. Popatrzcie, ja pomijam tutaj w ogóle tyle rozmaitych poradników. O, proszę. Czy mogę postrzelać? Postrzelajmy do tarczy. O, tutaj coś leży. Pick up explosive arrow. I tutaj explosive arrow. Ja to dam tej dziewczynie. Która to jest? Lily. Hej, Lily. Możesz, czy ja mogę dać jej przedmioty? Dobra, już nie gadaj tyle. A czy favorites? Nie chcę dodawać cię do favorites. Chcę ci dać przedmioty. Czyli tak, żeby dać jej przedmioty, to pewnie muszę wejść tutaj. Wejść do items. Wejść... Explosive arrows. Give. O, give Lily. Czy nie jest tak głupio zrobione, jak myślałem, że będzie. Give how many? Dam jej dwie, bo ona i tak pewnie zniknie. Super. I pionek brzmi poniżająco. Rzeczywiście pionek brzmi poniżająco. Tak. Po angielsku pawn nie ma takiego znaczenia właśnie umniejszającego. To jest po prostu taki sługa, stronnik. No, sługa, stronnik najlepiej. Stronnicy. To jest najlepsza wersja. Będę za nią optował. Napiszę do Capcomu i powiem, słuchajcie, Capcomy. Drakenward. Czyli smocza ostoja. O, tak bym przetłumaczył. Drakenward. Mam dla was świetne tłumaczenie tej gry. Smoczy stronnik. Ruda miedzi.
No. Powiem wam tak, gdybym zobaczył ten, tak wyglądającą grafikę w czasach, nie wiem, wczesnego, nie, w 95 roku na przykład, to bym nie chciał wierzyć, że możliwe jest stworzenie tak wyglądającej gry. A w czasach takiego ZX Spectrum i w ogóle, ho, jakie widoki, patrzcie. I czy mogę stąd zeskoczyć? Szymcio, dziękuję serdecznie za dołączenie do obserwatorów. Towarzysz to nie to samo co stronnik, bo stronnik to jest ktoś, kto ci aktywnie pomaga. Towarzysz niekoniecznie. Stronnik to jest twój podwładny, towarzysz nie musi być twoim podwładnym. Więc ja będę się opierał przy stronniku. To jest mocna broń. Single bolt loose from it would carry tremendous lethal force. Co tu się działo? Co tutaj się działo? Marionetka? Nie, no gdzie tam, jak marionetka? Marionetka to brzmi już tak właśnie, lalka, tak? Tak, że zrobili lalkę. Natomiast powiem tak. Co w tej grze jest na plus od razu, to jest to, że możemy łazić wszędzie. Eksploracja. I pewnie znajdować jakieś tajemnice na każdym kroku. A to jest moja pomocnica, która mnie... Cześć dziewczyno, jak cię zwą w ogóle? Ulrika. Dobra. Czyli twierdzi, że te poparzenia powinny były mnie zabić, ale nie. Nie będą jakieś poparzenia ze mną fikać. O, proszę bardzo. Three shots combined to form of wake stone. Czyli mam... Kamień przebudzenia oraz jeszcze fragment, tak? Odłamek kamienia. Sojusznik to też i pretorianin już, ale po co mamy tak iść w taką terminologię? Sojusznik też to nie jest to samo, bo sojusznik nie jest, tobie nie musi podlegać, a stronnik to jest... Kiedy ktoś jest twoim stronnikiem, to ty jesteś nad nim wyżej. Ty nim dowodzisz. Oni są twoimi wasalami. Dobra, dziewczęta, gdzie jesteście? O, wszystkie są, popatrzcie. Aniołki Rysława. Haha, Ada, Lili i Lorelei. Ale się zastanawiam, Lorelei, ty cały czas jesteś ranna, dziewczyno. Podleż się. Some business with the apothecary, sir. Dreadful sorry if I was in your way. Czy chce coś od aptekarza? Oh, no, I'm not lost or not, sir. You needn't worry yourself on my account. A, dobrze. Jak dziewczynka, idź do rodziców, dziewczynko droga. Uczy się bycie aptekarką. Medicine only to be found in this village. I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey. Tylko przez sen się liczy na ten. If you can believe it. But well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. Nie ma tylu pieniędzy. Flora się nazywa. It'll be a shame to return empty-handed after coming all this way. Mam zaproponować pomoc, oczywiście. Z tymi są takie smaczki, pisze rzeźnik mocy, że jak ktoś zwerbuje mojego głównego, to powie innemu, że mam same dziewczyny w drużynie. Super. Bardzo dobrze. What? You suppose there's no harm in that? If you're really sure. No ale w sumie zaoferowałem ci pomoc, ale co mam zrobić? Chcesz pieniędzy, dziewczyno? Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kind. Dobra. We could make the fruit robberant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Melv. Okay, czyli muszę jakiś. It all becomes clear. Lorelei coś zrozumiała, ale ja nie wiem, co ona zrozumiała. Dobra, popatrzmy na to zadanie, bo umknęło mi. Patrzyłem na czat i troszkę mi umknęło zadanie. Quests.
In Dragon's Wake, dobra, to za momencik. Ordeals of a New Recruit. Okej. Okay. Muszę poinformować Phila o losie Akardal, czy Akardę uratowałem? Przed, chyba, że go morderczy królik zabił. Provisioner's Plight, to nie to. Medicament Predicament. Wróć do Flory i daje Fruit Roborant. Roborant. Nie wiem, co jest Roborant po angielsku. Dalibóg, nie wiem, co jest Roborant. Aż sprawdzę sobie. Nie mam pojęcia, co jest Roborant. Czym jesteś, Roborancie? Kurczę. Rzadko, jestem totalnie zagubiony, jeśli chodzi o słowo. Robo... A jest to te. Środek wzmacniający, popatrzcie. Czyli owocowy środek wzmacniający. I czyta się to Roborant. Roborant. Okej. Okay. Promilu Astra. Nie wiem, co to jest Astra. Dobra. Tutaj są rycerze, tak? Tristan's Inn. Well met. You're the one who saved Ulrika's life. Tak, uratowałem życie Ulriki, a ty wyglądasz jak polski szlachcic. To widzę, swojak. Przy okazji, Tristan, to nie wiem, czy już wiele razy o tym mówiłem, ale zawsze, jako że są nowi widzowie pewnie, którzy nie słyszeli powieści, to miasto Tristram w grze Diablo. Tristram to jest inny zapis imienia Tristan, tego od Izoldy. Więc można powiedzieć Tristram and Isolde, czyli Tristram i Izolda. Natomiast no, nie tłumaczyłem tego nazwy tego miejsca, bo bym został pewnie powieszony na jakimś płocie, gdybym przetłumaczył miasto Tristram na Tristan. A można by to zrobić teoretycznie. Krzuwarku, no niestety nie znam wszystkiego. Po polsku są też słowa, których znaczenia pewnie nie znam. A czyli jest ich mniej. Na pewno jakieś specjalistyczne określenia, albo na jakieś nazwy roślin, albo jakieś nazwy, nie wiem. No jakieś nazwy jakichś działań specyficznych, albo całe słownictwo żeglarskie. No może nie całe, trochę tych określeń znam. W ogóle większość polskiego słownictwa żeglarskiego pochodzi z niemieckiego i z holenderskiego, jakbyście byli ciekawi. Więc te wszystkie nazwy żagli to jest niemiecki i holenderski. Niderlandzki w zasadzie. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. No, odwdzięczy mi się za uratowanie Ulriki. Drogi Promilu, ale co to za gra ta Astra? Now tell me. Powiedz, czy zapisałeś się do gildii? Może już wiesz, ale zapisanie się do gildii da ci dostęp do specjalistycznego treningu, który będzie bardzo użyteczny podczas rozwoju twojego powołania. Roborant to też jest polskie słowo? Dalibóg, popatrzcie, uczę się na transmisji nowych rzeczy. Mimo starczego wieku dowiaduję się nowych rzeczy. Jakże miło. Krzysztofie, to, że nie zmieni mojego życia, że gra jest taka sobie. Znaczy, ja się dobrze bawię, tylko że to jest gra, która na pierwszy rzut oka, zresztą na samym początku, przed transmisją, któryś z widzów pisał, że to jest gra, która mnie przytłoczy na początek, że to jest, że ona po iluś tam godzinach otwiera naprawdę, pokazuje swe pełnię swego oblicza. I się z tym zgadzam. Ona na początku zarzuca nas mechanikami, rozmaitymi informacjami i trzeba by się to przez to spokojnie przebić, żeby móc równie spokojnie kontynuować rozgrywkę i czerpać z tej rozgrywki pełną przyjemność. Ja na pewno będę grać w to, natomiast raczej też na pewno nie będę grać na transmisjach. Chyba, że na przykład przejdę sobie tę grę i później rozpocznę nową grę plus i będę mówił, patrzcie, to działa tak, tutaj jest morderczy królik, a tutaj taka i taka misja. Dawidzie, jakże, moi drodzy, dla osób, które nie wiedzą, Dawid jest tutaj naszym lokalnym kaznodzieją i niesie dobrą nowinę, chociaż często w takich mrocznych słowach, ale cieszę się, że Dawid jest ogólnie. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Dobra.
Muszę. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Ought. Not i ought. Not to nic, a ought to cokolwiek, tak? Cokolwiek. If there is aught you wish, jeśli chciałbyś coś wiedzieć o powołaniach, if there is not you wish, jeśli nic nie chciałbyś wiedzieć o powołaniach. Więc też takie słowa delikatnie archaiczne. Rafale, jaki jest mój rekord widzów na transmisji? To zawsze są rekordy, kiedy są transmisje z wydarzeń jakichś growych. Kilka tysięcy osób było. 3000 chyba osób było. Na którymś, nie pamiętam na którym, ale było aż tyle. Dla mnie to gigantyczne są wartości, zwłaszcza, że kanał jest cały czas niewielki. Aleksandrze, ale sługa to tak już nie wiesz. Pomiatająco lekko. Ask about fighters. Fine. I'm the fighter. It is a vocation for those who seek to master the sword and shield. Ale ładnie mówi. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense and defense, and can adapt to any situation. Tak, to ja. I'm a fighter myself. And so there come time when just... Czyli przekaże mi, jeśli go zrobię na nim wrażenie, to przekaże część swojej wiedzy na mnie. Cieszę się. No dobra. Są jeszcze inne powołania? Cześć, Weldanie. Piotrze, nie Punch Roborant, tylko Fruit Roborant, czyli owocowy napój wzmacniający. Fruit Roborant. Nie wiem, mikstura po prostu, tak? Owocowa mikstura, tak to można by przetłumaczyć najlepiej. Chyba. Albo wywar owocowy jakiś. Nie, największy, 88 bit, były spore tłumy na... Ryśku, z 800 osób było na Ryśku, jak nie więcej. Natomiast najwięcej przyciągają transmisje z wydarzeń growych. Dobra. Na State of Play było 2200, ale było na jakimś innym wydarzeniu około 3000. It is entirely up to you which vocation. Aha, w tym sensie. Pawn, Roborant. Pewnie coś się jeszcze pojawi. No ogólnie tutaj na przykład ought, not. Co tam jest? Jest jeszcze samo ought to, czyli powinność i tak dalej. Fisieku, dziękuję, dobrze mi ja. But I shan't take up any more of your shan't. Time. Pray be well. Pray be well. Dalibóg. Miej się dobrze. The Master's Teaching, czyli nauki magistra. Rekord padł na premierze Diablo 4? Nie, Gustapie. Było więcej na, mówię, na wszelkich wydarzeniach zawsze jest więcej. Master's Teaching is the most powerful skill that can be acquired by each vocation, czyli nauki mistrza, tak? Magistra. Zdobycie nauk mistrza wymaga użycia specjalnej księgi, którą otrzymasz, jeśli wywrzesz odpowiednie wrażenie na mistrzu powołania, jeśli wywrzesz to wrażenie swoimi zdolnościami. Jednak prawdziwy potencjał tych umiejętności można wykorzystać dopiero wtedy, kiedy nasz ranking, czy nasz poziom powołania będzie odpowiednio wysoki. Czwarty poziom Lorelai. Bardzo się... Tutaj widzę Fletch GTM. Dziękuję serdecznie. Wiadomość dla chętnych na kanał Fletcha. Polecam kanał Fletcha. Wrzucił przejście Last of Us z polskim dubbingiem na PC. Tam Krzysztof Banaszyk jest głównym tym bohaterem, więc jak Krzysztof Banaszyk podkłada głosy, jest dobrze. Natomiast ta dziewczyna, która jego towarzyszkę gra, jest średnia. Dziękuję Fletchu serdecznie za dorzucenie do skarbonki. Zaraz powinno się pojawić także powiadomienie tutaj. Dobra. O właśnie. Dziękuję raz jeszcze Fletchu. Nie zmieniam powołania. Nie, jestem... Mam tak mało klientów, że muszę zajmować się dwoma rzeczami naraz. Potrzebujesz czegoś?
Unholy Bienio, dziękuję serdecznie i za pozdrowienia. Raczej na pewno się na retrosferze widzimy, tak, tak. Główny bohater Ryslaw. O, tutaj jest Ryslaw. 1500. Vocation Guild. Zapisujemy się. Acquire Equip Skills. Mogę się... No, więc gildi powołań, kurczę. Boże mój. Ile tutaj jest... Powiem tak. Ja w to na 99% będę grał sobie, ale poza transmisjami, bo mówię, zanudziłbym was. Albo te gry, te transmisje by musiały być mieć pewnie z 50 części. I tak Sekiro się szykuje na dużo części. Widzę, że jest jakaś dyskusja między kolegą Rzeźnikiem Mocy i Krzysztofem S. Chyba właśnie o tej grze. Augments, czyli wzmocnienia. Dopalacze. To specjalne zdolności, które można wyposażyć niezależnie od obecnego powołania. Dopalacze można zdobyć, wydając punkty dyscypliny i są aktywne od momentu ich nabycia. Możesz wyposażyć się w nawet 6 dopalaczy. Szersze zróżnicowanie dopalaczy stanie się dostępne wraz z powiększaniem się poziomu twojego powołania. Aleksandrze, tu będę mógł od razu przejść sobie na walkę ze smokiem? Ha! Blink 200 punktów. Erwit Slash. O tak, będę mógł tak zdecydowanie. Acquire. Zdecydowanie. I wyposaż się w to od razu. I Shield Bash. Oczywiście. I to jest... A, i muszę się wyposażyć tutaj. Erwit Slash pod F, a pod F co chcę? Blink Strike, może. Pod spacją. A tutaj pod F wezmę Shield Bash. Ha! A nie, mam dwa razy Blink Strike. Dobra, to nie potrzebuję. To mogę tutaj Unequip Skills. I jeszcze raz. Boże, interfejsie, jesteś dziwny. Dobra, ale tu mam jeszcze Core Skills. O Boże. I tu zapomniałem o tych wzmocnieniach. Metal. Dobra, nieważne, nieważne. No właśnie, rzeźniku, za późno, bo już chyba nie mogę tego cofnąć, nie? Ha. Interfejs tej gry jest po prostu... Porażający. Hipisie, witam. Chociaż pewnie można się przyzwyczaić. Gustapie, nie ma polskiej lokalizacji do tej gry. Oficjalnej. Błędy w tłumaczeniu są w tłumaczeniu DLC. Szybko nadrobię. No to super. Jak szybko nadrobię, to gites. Dobra, to idziemy chyba stąd. Czy śpimy? Jakie w ogóle mam zadanie? Do come again. Zapraszam ponownie. Popatrzmy sobie na zadanie główne. Quests. In Dragon's Way. Leonard wishes to speak. Seek him out at the inn. No jestem w karczmie. Gdzie jest Leonard? If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise. No przecież cię odnalazłem, dziadu. Tis a vacation for those who... I am a fighter myself. Czy muszę o wszystkich wypytać, bo inaczej się... It is a vocation for those who seek to master the mystical arts. Magic. Mages can cast a wide array of offensive spells. However, the more powerful the spell, the longer one must spend in counting it. Hipisie, tak, to jest taka gra, o której było sporo kontrowersji. Janie Al-Bonkol nie gra głównie w stare gry, on gra w różne. Zresztą bardzo polecam Bonkola. Niezwykle pozytywna osoba. Miałem przyjemność wielokrotnie się z Bonkolem spotkać i to jest przemiły człowiek.
'Tis a vocation for those who thieves favor light. Dobra. Their talents depend upon their finesse and super. Czemu ja declined the offer? Very well. There is no wrong. But I shan't take up any more of your time. Jeszcze raz. Ja z nim muszę porozmawiać. Tak, muszę z nim porozmawiać. Leonard wishes to speak with you. See him out at the inn. Jestem w karczmie. On tutaj jest zbulwersowany czymś najwyraźniej. Chodzi sobie w tę i we w tę. Rozmawiam z nim. Dobra, no ja chcę być... No jestem, tak? I nie mam przystąp do wojowników. Z barmanem już gadałem. Dobra. Ale dobrze, The Mountain. Może coś, bardzo możliwe, że coś po prostu pominąłem. Nie sądzę, żeby gra była taka głupia, tu prędzej zwinę na siebie. Porozmawiajmy z barmanem. Dobra. Vocation Guild. But enough about me. No jestem fighter rank 2. Jestem. Did you need something? Dobra, to kimnijmy się w takim razie. Rest till morning. No issue falling asleep even at this time of day. Dobra, śpimy, dziewczęta. Good morrow, everyone. Off we go then. Ready to forge on? Gotowi do roboty. W ręce młoty. Leonard wishes to speak with you. No kurde, balans. Leonard. Gdzieżeś ty? No jest tutaj Leonard, proszę bardzo. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Cytyzenie, obywatel Cytronie, pisanie. Powstaje powoli. Wąpawianie nie przeskoczyła misja, jak widzisz. Może powinienem wyjść z karczmy. Może o to chodzi, że żebym wyszedł z karczmy. Chyba tak. Chodź ze mną do wejścia do wioski. Dowódca czeka na ciebie. To jest gra singlowa, hipisze. To inna misja jest. Dobra, idę. No, prowadź. Ty jesteś niziołką, dziewczyno? Tak, to jest chyba niziołka. To są niziołki? Obbici? Znaleźliśmy materiał. Super, zbierajcie, dziewczęta. No tu już byłem. On cały czas uparcie stoi. Dobra. Hail. Hear me. The watchhead's waiting. Follow me to the village entrance. No przecież podążyłem za tobą, kobieto, nie irytuj się. Ja nie wiem, może masz ciężkie dni. Czy ma pani ciężkie dni? Ah, you've returned. Wróciłeś, Gregorze. Mam do ciebie pytania. Najpierw, czy ruszysz ze mną do stolicy? Dalibóg z dziką rozkoszą. My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Możemy ruszać. I'm ready now. Good. Then let us be on. Więc ruszajmy. O. No to idziemy do stolicy. Tutaj jest dużo wojowników. Ja myślałem, że jakieś konie będą, albo gryfy, albo teleporty. A po prostu będziemy biec do stolicy. Jak daleko do stolicy? 5 minut. 5 minut biegiem. O. Jak to jest? Impale. Impale to jest... Wow. Ależ go chciałem załatwić. Tutaj! Boże, co tu się dzieje? Lorelei, dziewczyno! Mordercza Lorelei. There's no one standing who might say otherwise. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Fajna gra, podoba mi się. Ale ja lubię takie gry. Tylko walka mogłaby być
Powiem wam tak, ja bym tak naprawdę chciał tutaj walkę, nie wiem, że to zabrzmi głupio, ale taką jak Final Fantasy 7 Remake albo Rebirth. Kurczę, ten system walki jest fenomenalny. Chociaż długo się nie mogłem do niego przekonać, jest doskonały. Albo zupełnie odwrotnie walkę taką jak Baldur's Gate i Dragon's... Original Sin, tak? Original Sin. Beast Skin. Z walką spokojnie będą... Ja nie wątpię, że będą wyzwania. Znaczy, tutaj największym wyzwaniem jest opanowanie kamery, bo niestety nie można się zablokować na przeciwniku. Dobra, ale zobaczmy, jak daleko jest do stolicy od... O. Switch weapon skill. Aha. Ona. Dawidzie, z twojej obecności oczywiście, że się cieszę. Czemu miałbym się cieszyć? Jesteś bardzo kulturalną osobą i wnosisz tutaj wyjątkowy koloryt na tę transmisję. A tutaj pani harpia śpiewa. Wciąż ciąłem w locie i znowu. Ha! Ale czad. Ale no już widzę, że jednak się lepiej będzie grało na padzie. Pewnie nie, raczej nie. Zobaczymy. Trudno powiedzieć. Oj, nie, nie. Oj, dyrydy. I mamy, ja od razu idę łupić skrzynki. To was a glorious success. Dobrze, czekajcie, a mogę to podnieść, tę skrzynkę? Grab, to jest E. No, jest! Jak jest rzut? Prawy przycisk. Do wody! Spróbuję to zrobić z goblinem, jeśli będzie możliwość. Jeśli tylko będzie taka możliwość, to spróbuję zrobić z goblinem. Dobra. Idziemy dalej. Fletchu, trudno mi powiedzieć, bo ty lubisz przygodówki, prawda? I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. Nie mogę cię nająć, mój drogi Gansol. Natomiast jeśli chcesz sprawdzić swój komputer, no to też. Wydaje mi się, że jak zrobisz... O, co tutaj jest? Mogę tu... Jak zrobisz transmisję z Wiedźmina, to na pewno ktoś będzie zainteresowany. I to jest arcypolska gra. Dobra. Wiedźmin, Cyberpunk to są takie pewniaki. Raczej. Zbieraj dziewczyno. To jest super, że mam pomocników, którzy zbierają różne zioła, wywary i tym podobne. To już jest stolica? Tak? Dobra, otwieraj wrota. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? Kogo przyprowadziłeś? Ciekawe, jak wygląda geografia tego świata w ogóle. Czy on jest duży? Pretender. Udawacz. Aż mu się buzia otworzyła ze zdumienia. Tak jak mojemu bohaterowi, któremu cały czas... Popatrzcie. Jest zdumiony, że stronnicy są lojalni wobec mnie. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one Arisen, and he's... I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However,
As I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. Frimpongu, ja nie wiem ile tu jest słów, ale sądzę, że dużo, no. Spolszczenie porządne tego typu gry. Zakładam, że z 200 tysięcy pewnie. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. Grzegorzu, serdecznie dziękuję za subskrypcję. Tak, tak, złoty. Natomiast nie wiem dokładnie ile słów. Gdybym wiedział ile jest słów tutaj, to bym mógł takie... Was there not another task we were to see to somewhere nearby? When the mind is split, the heart must lead. Oh, so I've learned. No dobrze, to jest to moja startowa baza przecież chyba, nie? Tak, Woodlands. Oxcart, czyli wóz. Powóz. Bieniu, nie grałem w Rise of the Ronin, jeszcze nie. W Wulgarze trudno powiedzieć, żeby się nie zwróciła. Sądzę, że na przykład Diablo po polsku kosztował... Nie pamiętam ile kosztował, czy nie mógłbym powiedzieć ile kosztował. Natomiast sądzę, że się zwrócił, no. Dobra, ja na chwileczkę zrobię, muszę zrobić przerwę. Zaraz wracam, muszę się do toalety udać, ale nie uciekajcie, za momencik wracam. I wracam, moi drodzy. Jestem z powrotem. Jaki plan na następną transmisję? No, następna transmisja to będzie Sekiro jutro. Jutro Sekiro, moi drodzy. Sprawdzę tego Astrala, którego tutaj promil mi cały czas nagania. The chest. Zajrzyj do skrzyni. Tak jest. A, tu w środku jest skrzynia. Co tam, dziewczyno, było? Tak więc jutro koło 19 albo 20 będzie Sekiro. Zobaczymy, gdzie przejdę dalej. Później kolejna transmisja to będzie środa dopiero, bo w poniedziałek niestety nie mogę. I wtorek też nie mogę. W
Forgotten Rift Stones. Zapomniane kamienie szczelin. Czy dubbingowałem jakiś film albo serial? Nie, nie. Jestem tylko w grach. Dobra. Tutaj jest ognisko. I popatrzcie. Modest Camping Kit. Super. Czyli mogę skromny zestaw do robienia, do rozbicia obozu. Super. Hippie się taką grę to raczej zespół. Jedna osoba mogłaby to robić przez długi czas. No teraz pewnie wspomagając się różnymi narzędziami typu właśnie DeepL, pewnie by to poszło szybciej, natomiast to jest długi czas. Wow. Średnie obciążenie. Skąd wiadomo, że mam średnie obciążenie? Już teraz, bo się wolniej poruszam. Rety, co tam się stało? Jakaś góra się... Na podstawie ilości słów, tak. Więcej znaków smoczej furii. Jego przejście musiało osłabić ziemię tutaj. I don't know about you, master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Mam PB, mój drogi, ja ogólnie mam plan taki. Jest opowiadanie pana George'a Martina, które się nazywa Piaseczniki. Jedno z jego najlepszych opowiadań. I sobie pomyślałem, żeby tak testowo je przeczytać. Żeby nagrać na YouTube'a czytanie tego opowiadania i zobaczyć, jak to wyjdzie. O ile, czy nie zostanie zdjęte też na przykład. Albo wziąć jakieś opowiadanie, do którego nie ma już praw autorskich, na przykład coś Lovecrafta albo coś Howarda, tak? Jakieś opowiadanie o Solomonie Kane'ie albo Conanie, albo właśnie coś Cthulhuowatego i nagrać to. Cześć Balrogu. Balrogu nie, no mam znacznie lepsze zdanie o tej grze niż o problemie trzech ciał. Podoba mi się ta gra. Choć ja dopiero liznąłem, nie wiem, ile, 2 godziny, 2,5 godziny i mam wrażenie, że dopiero, że kupiłem czekoladę i dopiero powoli zdzieram opakowanie i folię, tak? I czuję zapach tej czekolady. Ale jeszcze bardzo mało o tej grze wiem, tak naprawdę. O, jak mnie ściągnął! Ty, dziadu! O, przy okazji, możesz zebrać pomidorki. Nie, to truskawki. Ciekawy krzew truskawek. Bardzo ciekawy krzew truskawek. No, Gustapie, nie mam usta. Muszę krzyczeć, to jest opowiadanie, które przeczytałem ze 2 czy 3 razy i nie chcę go przez dłuższy czas czytać. Jest przerażające, smutne, dołujące. Ja lubię raczej pozytywne rzeczy. Albo Roberta Shekleya, opowiadania Roberta Shekleya, Duch 5 na przykład, albo Pielgrzymka na Ziemię. To są świetne rzeczy. To są świetne rzeczy. Zastanowię się nad tym, bo chciałbym testowo to zrobić, tylko że no, nie wiem, czy dałbym radę tak naprawdę. Dlatego przetestuję to najpierw. Nie jest prosta sprawa. Na przykład teraz namiętnie słucham z opowieści o poznańskich milicjantach i czyta je pan Leszek Gołębiewski, zresztą pokażę wam tutaj, mam w audiotece, i on czyta to tak genialnie, tutaj pokażę, tutaj to słucham, i pan Leszek Gołębiewski to jest taki mistrz, że im więcej słucham, tym więcej mam takich hamulców powstrzymujących mnie przed próbą przeczytania czegoś samemu, bo wiem, że nie mam żadnego podejścia do takiego mistrza, albo takiego Filipa Kosiora, tak? To są goście. Musiałbym przeczytać bardzo, bardzo dużo, żeby w jednej setnej oddać poziom, jaki oni mają.
To bywanie już robiłem takie próby i to jest bardzo sztuczny efekt. Bardzo. Nie ma w ogóle emocji żadnych. Sztuczna inteligencja to oczywiście nie jest inteligencja, to są tylko modele. Modele językowe, które. Które coś tam robią. Ej, gdzie są moi pomocnicy? Go! Jestem świetnym wojownikiem, kiedy za mnie walczą najlepiej. Dobra. Tam na górze troll. Hop. Co tu się stało? Co tu się stało? Ktoś rzucił we mnie kulą ognia, czy co? Szósty poziom. I leczenie jakieś, super. 1100 złota. Jest wóz. To jest wóz. Ty tym wozem mieliśmy pojechać? Kto miał go ciągnąć? Lorelei miałaś go ciągnąć? Czy Lily? Czy też Ada? Dobra, oni gdzieś idą, uciekają, mkną. Damianie, dobry wieczór. Muszę być czujny, vigilant, czyli... O. O. Biedny goblin. O Boże, co oni robią tym goblinom biednym? Za samo stanie obok otrzymałem punkt doświadczenia oraz wzrost poziomu powołania. O ty dziadu. Skacz, skacz tutaj i z góry ją. Tak. Trzeba harpie rozwalić. To są wstrętne parszczywe raz. Wow. Curative magics, tak jest. Może tu stać. Wtedy mi odzyskuje wtedy punkty zdrowia. One of a number is unconscious. Jeden z nas padł. Jest nieprzytomny. Jest nietomny. Żuczek tu gdzieś jest? Przepraszam, gdzie tu jest żuczek? That was superb arisen. Gdzie jest żuczek? Jest żuczek? Jest, proszę. Mogę? Znowu 15 deko więcej nieść. Będę prawdziwym siłaczem. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Green warish. Zielony strąg. Gincie, harpie. Dobra. Lorelei, też jej rośnie poziom. Traseku wrażenia pozytywne, choć na razie jestem trochę przytłoczony ilością rzeczy do ogarnięcia. Obstawiam, że każdą godziną spędzoną w grze to ten efekt przytłoczenia będzie mniejszy, natomiast no jest dużo do ogarnięcia i interfejs nie pomaga. Interfejs mógłby być... O! To jest taki zbrojny goblin? Łapka to jest. Ha! Ale zakradnę się od tyłu. Taki... No, chodź tu, chłopie! Wszyscy już nie żyją. Muszę zniszczyć te obrzydliwe symbole kultu zła. Traseku, nic nie tracisz, że nie grałeś w jedynkę, bo to jest w zasadzie jedynka od nowa zrobiona. Więc tutaj... O, heavy! Heavy, dobra, muszę rozdzielić sprzęt na dziewczynę. Co tu jest najcięższego? Optimized, weight highest. Modest camping king, 7 kg. Lorelei, moja droga, otrzymasz... Będziesz mieć średni. Co tu jest jeszcze?
Lantern. Copper ore. A ja mogę zjeść żuka. Gdzie jest żuk? Tutaj jest żuk. Będę wtedy... Aj! Interfejs to jest... Interfejs to zło. Użyj. 15 deko więcej. Żuczek do żuczka, nie będziesz maluczka. Beast skin. Nie wiem, czy tego potrzebuję. To jakieś typowe RPG? Kurczę, trudno powiedzieć, wiesz? No, właśnie nietypowe, bo jest dużo ciekawych rozwiązań, takie jak towarzysze, którzy za nami biegają, jak sam ten świat, w którym jest taki dziwny dualizm pomiędzy smokiem, który tworzy w zasadzie swoje nemezis, czyli nas, i my, nasza walka ze smokiem, tak mi się wydaje, odpowiada za trzon fabuły, ale mogę się mylić. Dobra, zbierz, co tutaj jest. A, już dziewczyny zebrały. Ale która jest godzina w ogóle? Na pewno jest tak milion razy ładniejsza od goticzka, tak? Tak. Goticzek nie ma żadnego startu. Znaczy, goticzek nigdy nie był za ładną grą. O, poczekaj. Teraz podnieś to, podnieś. To są materiały wybuchowe. Nie, ja rozwalę. Jaki piękny troll. Jaki piękny troll. A, to nie... To... Nie mogę rzucić. O, rzuciłem. Ha, jednak rzuciłem. Zrobiłem krzywdę swoim, ale co tam? O, w mordę. Debilitations, czyli uszkodzenia. To negatywne stany, których efekty są jakby range from inflicting damage or certain ones. Rozciągają się od tego, że na przykład od otrzymywania obrażeń w stałych interwałach czasowych do bycia podatnym na dany typ ataku. Okej. Okay. Można je nadać tak, że... No wstawaj, chłopie, wstawaj. Oj. Lorelai, lecz mnie. Help, Lorelai. Dobra, Lorelai mnie uleczyła. Dobra. Trzeba go bić. Impale. Dobra, już po nim, mam nadzieję. Czy wróci się? Uciekaj! O, ale w siusiaka go walnąłem! W siusiaka! O. Spinaj się! O, czyli dopiero teraz coś mu robię. Grab! Jak? Grabbing larger foes in battle. Mogę chwycić przeciwnika, będąc w pozycji stojącej, nawiązując z nim kontakt i naciskając E. Okej, okay, dobra. O, popchnąłem go. Patrzcie. Czad. Co tu się stało? Co tutaj się stało? Nie wiem. Co tu się stało? Naprawdę, nie wiem, chyba woda spłynęła i go pociągnęła.
Myślałem, że jesteś kolejnym fałszywym powstałem. Sam Bóg wie, ilu ich mamy. Ale męstwo, które okazałeś, przychodząc nam z pomocą, oddaliło te myśli. Weź to jako znak mego zaufania. Przekaż to strażnikom stacjonującym przy bramach stolicy i otrzymasz audiencję z kapitanem Brantem. Od tej pory możesz sam iść do stolicy. Nie potrzebujesz... Ale ja chcę, żebyś szedł ze mną. Oczywiście chcę z wami iść. Mateuszu, ja jedną z tych beczek rzuciłem w trolla przed walką. Dobra, moja decyzja jest taka, żebyś szedł ze mną. Drogi kapitanie! Nie uciekaj! Nie uciekaj, kapitanie! Ja chcę iść, żebyś prowadził mnie. Dobra. Mnie akurat język się podoba. Jest sympatyczny. O, to nasz wóz! Czy chcesz do nas dołączyć? No, chciałbym im towarzyszyć do stolicy. Teraz, która jest godzina? O, już jest 11. Dzisiaj niestety nie mogę do 12 grać, jeszcze tylko chwilkę będę mógł, więc będę chciał im towarzyszyć do stolicy. Dostałem Glade. Skakuj na wóz i ruszamy. Ale najpierw... Stolicę będę chciał zobaczyć, ale najpierw tutaj mamy kolejny... Punkt szczelin. Podała mi się ta gra. No to jest gra, o której naprawdę w czasach dawniejszych bym marzył po prostu, że coś takiego było. Chociaż, muszę wam powiedzieć... O, heavy. Kurczę, to za dużo. Muszę którejś z dziewczyn dać sprzęt, że jest gra, jest seria cała RPG, która do której moim zdaniem chyba do tej pory mało która inna seria może się równać. Która inna seria może się równać, tak? I jest to Ultima. Szczególnie Ultima 7 to jest gra tak bardzo wykraczająca poza swoje czasy. To jest gra, w której są opcje niedostępne teraz w grach nawet. I bardzo, bardzo polecam. Wspaniały tytuł. Absolutnie wspaniały. Dobra, damy Adzie. Ada jest silna. Ja podróżuję lekko, dziewczęta dźwigają. Aleksandrze, nie radzę sprzedać lub stracić przedmiotów kluczowych, dobra. Postaram się nie stracić, a teraz wskakujemy na wóz. A gdzie teraz? Ale wół! Ox to jest wół po angielsku, więc tak naprawdę Oxford to znaczy oczywiście woli brud. Więc gdybyśmy tłumaczyli nazwę miasta uniwersyteckiego Oxford, to byśmy tłumaczyli woli brud, a Cambridge to byłby most na rzece Cam. Bienio, witam serdecznie. Natomiast Liverpool to jest wątrobianka. Takie piękne miasta mają w tej Anglii. Wolibrut, wątrobianka, takie. To są specjalne woły, to są woły z gry. Dobra. Sit. Bieniu, witam. O, czekajcie, mogę kamerę przestawić? Mogę. O, jedziemy. A dziewczęta idą po bokach, pilnują. Doze off, czyli mogę się zdrzemnąć, ale nie chcę. Chcę popatrzeć, co się będzie działo. O właśnie, oczywiście, polecanka kanał Loading moich przyjaciół, bardzo, bardzo polecam i tam jest kolega Hubert robi taką opisówkę o poszczególnych Ultimach, ale na pewno by się zgodził ze mną, że Ultima 7 jest najlepsza ze wszystkich Ultim. Więc bardzo polecam kanał Loading na YouTubie. Szczególnie miłośnikom retro, ale nie tylko. Znakomita rzecz.
It might be of use. O, a dziewczyny zbierają od razu rzeczy, super. Falconavis, witam serdecznie. Von Pawian, idę pionka, ale tego mojego, on był robiony tak przez chwilę. Szkoda, że nie mogę swojego ID identyfikatora pokazać chyba, bo ja bym chętnie udostępnił swoją postać, żeby biegała, w sensie moją główną postać. Dobra, zdrzemnąć się czy popatrzeć? Tak, ja wiem, że to można pewnie pominąć, ale dobra, pomińmy. Goblins! What rotten luck! Cóż za pech. No znowu potrzebujemy twojej pomocy. O, to jest noc chyba. Wyskakuj. Wyskakuj. Get up. Get up. Get up. Morduj. Jest no... O, tu. O, świecą mi się oczka. Ojojoj. Ojojoj. To są takie mocniejsze gobliny. Gdzie jesteś, goblinie? Bo wszystkie. 8 poziom. Chyba je odpędziliśmy. Znowu masz moje podziękowania za pomoc. Dobra. Oczywiście, że dołączę do was. Accompany them to the capital. Skakujemy na wóz. Wóz albo przewóz. Gdzie żeś ten dał wóz? Tu jest wóz, schodzimy do środeczka. Siada. Właśnie, tylko ja mam takie siedzisko ładne. Tylko ja mam fakturkę i tkaninę. Reszta siedzi na drewnie. Jak plebejusze. Tylko ja tutaj jestem bohaterem. Następnego ranka. O, stolica. Vernworth. Stolica Vermundu. Vermutu. Bardzo ładna gra. Bardzo ładna. Choć silnik jest przystosowany, znaczy wydawał się być przystosowany raczej do gier mocniej takich zamkniętych, tak? Do silnik, który napędzał Resident Evil, chociaż nie. Bo napędzał także tego, Monster Huntera, prawda? Jaki would be, to? Co ty sobie myślisz? Że jak masz zbroję, to możesz fikać? Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first. It would seem this is no... Chyba nie jest zmylaczem. Nie jest oszustem. Deceiver. Trickster. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. Uratował nasze skóry po drodze. Może być tylko jeden powstały i przebywa obecnie w pałacu. Jest naszym władcą i prawowitym rządzącym Vermundem. Jestem właśnie jedynie pretendentem. Pretender to nie jest pretendent, tylko oszust właśnie. If you value your life, dobra. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. A więc będzie mnie teraz przepytywał. Skąd masz takie fajne onuce? I beg your forgiveness for my insolence, your majesty. O! Czyli jednak uważa mnie za króla. If the queen regent had learned of your existence, gdyby królowa regentka dowiedziała się o twoim istnieniu, obawiam się, że twoje życie byłoby zagrożone. Musiałem traktować cię jako oszusta, aby moje akcje nie przyciągnęły uwagi czujnych oczu. Nie rozumiem. Naprawdę straciłeś swoją pamięć. W takim wypadku pozwól, że wytłumaczę ci sytuację, zanim przejdziemy dalej. To ty i nikt inny jesteś władcą, tak?
jedynym prawdziwym władcą tego królestwa. Jakiś czas temu spotkałeś się ze smokiem w wiosce Melv, gdzie stałeś się powstałym. Ludzie cieszyli się, że nasz prawdziwy władca w końcu się pojawił, kończąc wiele lat rządów konsulów. Ale nie wszyscy cieszyli się na twoje nadejście. Kilka miesięcy temu. O! Twoje nadejście pozbawiłoby królową regentkę Disę wszystkiego. Podczas rządów obecnego konsula działała jako królowa, rządząc krajem. A tuż po śmierci konsula, kiedy było pewne, że jej syn zajmie jego miejsce, nadeszła wieść o twoim pojawieniu się. Dla Disy samo wasze istnienie jest przeszkodą. A więc zamordowanie powstałego to nie jest rzecz niemożliwa dla zwykłego śmiertelnika. Więc Disa postanowiła abdykować waszą wysokość, podczas gdy wyście się wylizywali z ran, aby pozbawić was waszej pamięci za pomocą plugawej klątwy, i wysłała i sprzedała was do Batala jako niewolnika. Następnie przygotowała zastępcę, który miałby służyć jako władca w waszym imieniu. Zwykła marionetka. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. Ale skoro wasza wysokość powrócił, nie zamierzam naginać się do życzeń Disy. I should devise some plans to further our cause. Opracuję jakiś plan, który posłuży naszej sprawie. Odwiedź mnie nocą w tawernie, żebyśmy mogli to omówić. Kurczę, fajna gra. Natomiast fabularnie... ten jest... Tego oczyściłem z moich podejrzeń. Mam pozwolenie przebywania w stolicy i... Nie macie zawracać mu więcej głowy. Czy to jasne? Super. Dostałem Seed of the Proxy, czyli siedziba pomocnika. Proxy to jest pomocnik. Znaczy pomocnik, no w zasadzie zastępca taki bardziej niż pomocnik. O, tak samo Proxy Server to jest serwer zastępczy. I super. I moi drodzy, tutaj niestety ja dzisiaj muszę już kończyć szybciej troszkę niż zwykle. I dziękuję wam serdecznie za liczne jakże pojawienie się. I mam nadzieję, że głos był ok. I zaraz tu będą... Poczekajcie. Brawa mogę zrobić. Jej! Ale radocha. I cóż, dziękuję bardzo Straszakowi za grę, bo to dzięki niemu mam ten tytuł. I zapraszam jutro od godziny albo 19, albo 20, jeszcze nie dam głowy, o której to będzie godzina, na transmisję z gry, która się nazywa Sekiro, i będzie kolejne haiku i kolejne próby pokonania bossów, i zobaczymy, jak to pójdzie. Kerry777, witam serdecznie. W międzyczasie spróbuję was odesłać do jakiegoś miłego nadawcy, który teraz też nadaje. Jest na przykład... O, jest Ania. Ania gra w Elden Ringa. To zrajdujemy sobie Anię. Zapraszam w ogóle. Przemiła osoba. Artixana. I zapraszam do Ani. Ja tymczasem się z wami dzisiaj żegnam. Widzimy się jutro za jakieś 18-19, za 19 godzin. Do 20. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, rajdujemy i pa, na razie, hej!